Więc W ogóle tak. Cthulhu Hangouts. A co, Cthulhu Handouts? A bo dawno nie graliśmy, w sumie miesiąc temu, jak widzę, równo graliśmy. I sobie przypominam po prostu, co było. No tak, warto to zrobić, Ej, warto, tak. tak. Z tego co Okej. pamiętam, czekamy na psychologa, psychiatrę i Psychiatrę, policję. czyli na Alberta, bo z tego co pamiętam, to był mój kolega. I planujemy wezwać policję i zapuścić się do towarzystwa ezoterycznego. Dobrze, że mi przypomniałaś, jak ma na imię, bo miałem już wymyślać jakieś nowe. Albo Albert, albo Alfred, jedno z dwóch, właśnie nie mogę sobie też przypomnieć. Alfred Stone. Alfred. Akurat. Okej. O, tak, to Oliver. akurat mam zapis. Dobrze, to dobrze, że mamy Dobra. przypomnienie, ale ze Stanley nie żyje, Edward nie żyje. Jesteś wszyscy już nie znany. żyją! Kończymy, dziękujemy, dzień dobry i do Dobrze, widzenia. zaczyna się ta sesja. Cześć, z tej strony żuraw.pl. Witam na drugiej sesji przygody sprzed tysiącleci, która w wersji scenariuszowej powstała wiele lat temu i została opublikowana w czasopiśmie Magia i Miecz. Autorstwa jest Krzysztofa Piskorskiego, polskiego pisarza, znanego z kilku książek, chociażby Zadra, czy coś tam z numerem 44. W tytule niestety nie pamiętam, przykro mi bardzo. Mam słabą pamięć co do tytułów książek, których nie czytałem jeszcze. Natomiast mogę pewnie wgwoić z ciekawości, że Krzysztof Piskorski aktualnie pracuje w firmie Awaken Realms z Wrocławia i produkują planszówki, jest tam scenarzystą. Więc przyczynił się m.in. do scenariusza gry Nemesis, która zdobyła na Kickstarterze brytyjskim jakieś chore pieniądze, na polskie chyba powyżej miliona złotych grubo, więc jest na pewno postacią, która umie tworzyć jakieś historie i dzisiaj będziemy próbowali realizować jego pomysły scenariuszowe i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ze mną są moi wspaniali gracze. Zacznę od Kasi, blogerki z warszawskich spacerków z Kasią, miłośniczki komiksów i kultury japońskiej, która wciela się w Ernesta Myrtle. Cześć. Później jest Michał Ksaszers, etatowy gracz kanału żuraw.pl, ale bez umowy, nawet tej śmieciowej. Całkowicie na czarno, bez ZUS-u i bez czegokolwiek. Jako Finlay Jackson. Siema. I na końcu Jas Samet, cosplayerka z Jas Samet Zone i reprezentantka kanału Zębatka. Jako Joshua Peabody Green. No i ponieważ graliśmy miesiąc temu dokładnie, więc może ktoś przypomni, co się działo, mniej więcej chociaż na ostatniej sesji, pierwszej sesji tej przygody i gdzie skończyliśmy, od czego zaczniemy dzisiejszą sesję. A ja od Kończyliśmy razu w sobie czarnej przypomniałem, dze. żeby... W dużym skrócie przyjechaliśmy do Anglii. Dostaliśmy paczkę od nieznajomego chłopca. Chłopiec umarł. Stwierdziliśmy, że musimy pojechać do gościa, który nas zaprosił. Pojechaliśmy do tego gościa. W międzyczasie stwierdziliśmy, że w paczce jest dziwny kostur. Przyjechaliśmy na miejsce. Okazało się, że ten gość też umarł. I przeszukiwaliśmy dom. Czy coś w międzyczasie wyszło? Chyba poza faktem, że pan Stanley, który nas zaprosił, prawdopodobnie popełnił samobójstwo i jego lokaj siedzi na korytarzu w absolutnie niemożliwym do kontaktu stanie, dlatego wezwaliśmy już psychiatrę. I w sumie chyba tyle. Ktoś ma jeszcze coś do dodania? No, ja dodam, że obie śmierci na pewno nie były z przyczyn naturalnych. Tak. No, to na pewno. Ponieważ młody chłopiec na dworcu został zastrzelony, a wedle badań waszych w mieszkaniu w rezydencji pana Stanleya Herbera wyszło na to, że Stanley Herber się zastrzelił był, czyli popełnił samobójstwo tak zwane. A jedynym świadkiem wydarzenia jest oszalały, śliniący się i bełkoczący bez sensu lokaj, starszy jegomość klęczący w holu i ciągle tam pozostający mimo upływających godzin, które minęły na badaniu przez was rezydencji. O ile pamiętam, znaleźliście kopię Necronomiconu, plugawej księgi autorstwa. Właściwie to jest jakieś nie do końca pełne tłumaczenie na angielski z kopii Necronomiconu, oznaczonej insygniami Uniwersytetu Miskatonic w Ameryce Północnej. I tak to. Zabił się pan Stanley. Gdzieś Tam. kilka kul z tego, zapamiętam, było wystrzelonych. Czy ty coś pamiętasz więcej z tego? Tak, jedna była w suficie, jedna była gdzieś albo w framudze, albo całkowicie po drugiej stronie. Więc tak totalnie, jakby ktoś strzelał na oślep.
No i jedna w jego głowie finalnie. No to tak. I brakowało czterech łącznie. Tak, gdzieś chyba jednej nie znaleźliśmy z tego, co znaczy, chyba, o ile dobrze pamiętam, to chyba któreś z was się domyśliło, że chyba Peabody zresztą, że... Ale to zaraz wrócimy jeszcze do tego, tylko teraz już ponownie, jak lecę na Twitchu, to przywitam się jeszcze raz. Cześć, z tej strony żuraw.pl. Witam serdecznie na przygodzie drugiej części, przygody sprzed tysiącleci, która jest autorstwa Krzysztofa Piskorskiego, polskiego pisarza, aktualnie pracującego w Awaken Realms we Wrocławiu w firmie produkującej planszówki jako scenarzysta, bo przynajmniej jeden ze scenarzystów, i który też pisze książki. Można jego książki znaleźć nawet w Empiku, niektóre. Napisał on przed laty wieloma, gdzieś pewnie z około 20 lat temu, scenariusz do Zebuktulu, opublikowany w czasopiśmie Magia i Miecz, i właśnie do niego sięgnąłem, szukając inspiracji do dzisiejszej sesji. Przed miesiącem rozegraliśmy pierwszą, dzisiaj rozgrywamy drugą, kontynuację. I ze mną są moi wspaniali gracze. Kasia, blogerka z warszawskich spacerków z Kasią, miłośniczka komiksów i kultury japońskiej. Jest ze mną Michał, etatowy gracz na moim kanale, ale bez umowy, zlecenia jakiejkolwiek śmieciowej również. Siema. I jest Jasamet, cosplayerka z Jasamet Zone i reprezentantka kanału Zębatka jako Joshua Peabody Green. Zapomniałem wspomnieć, że Kasia wciela się w Ernesta Myrtyl, w pastora Ernesta Myrtyl, a Michał w fałszerza Finlaya Jacksona. I cała nasza trójka się z różnych względów zna i znała też zmarłego Stanleya Herbera, w którego rezydencji właśnie się znajdujecie. I tak jak już przypominaliśmy przed paroma minutami, na odpalonym niespodziewanie zupełnie streamie na YouTubie, który miał być na Twitchu, to Jas, jakbyś mogła przypomnieć jeszcze raz wydarzenia z poprzedniej sesji. No więc pan pastor, pan gentleman i pan Finlay, bardzo bogaty, ale nie pamiętam dokładnie, jak go określić, przyjechali do Londynu ze względu na zaproszenie pana Stanleya. Co było jakąś bardzo ważną rzeczą, którą pan Stanley chciał umówić osobiście. Wysiedliśmy, zrobiło się zamieszanie na dworcu głównym, wpadł na nas jakiś młodzik został zastrzelony, wcisnął nam paczkę, mówiąc, że ta paczka jest absolutnie na pewno dla nas. Właściwie umarł nam na rękach, więc... I tylko pamiętam, że chyba Finlay, ale nie mam pewności, zauważył, kto strzelał. Albo Ernest, jedno z dwóch, przepraszam, nie pamiętam. Więc stwierdziliśmy, że nie mamy nic innego do zrobienia, tylko pojechaliśmy do pana Stanleya. W paczce okazał się bardzo dziwny kostur, którego nie umiemy tak jakoś dokładnie sprecyzować, nie wiemy, z czego on jest, ani i tak dalej. Przyjechaliśmy, dom Stanleya okazał się takim nie za dobrym stanie. W środku znaleźliśmy najpierw Francisa, który był lokajem pana Stanleya i który śmieje się szaleńczo na korytarzu, nie mając kompletnie jakby kontaktu z własnymi myślami, z własnymi zmysłami. A pan Stanley popełnił samobójstwo. Co ustaliliśmy, że wcześniej prawdopodobnie gdzieś do czegoś strzelał, ale w różnych kierunkach jakby nie był w stanie namierzyć celu. Wezwaliśmy psychiatrę póki co, żeby pogadać z Francisem. Tego pilnujemy się z wezwaniem policji. I przeszukaliśmy dom, znaleźliśmy w bibliotece poza zwykłymi książkami też zakazane księgi, w tym sam Necronomicon. I w sumie tyle, i pan psychiatra zaraz powinien być. Do tego jeszcze nadmienię, że pan zmarły Stanley Herber był założycielem i przewodniczącym londyńskiego bractwa ezoterycznego, a zmarły na ciężką ołowicę na dworcu ten młody mężczyzna był prawdopodobnie Edwardem Meritem, jednym z członków bractwa właśnie też ezoterycznego, który najwyraźniej wedle listu, który też wpadł w wasze ręce razem z kosturem, wyprawiłby się do Egiptu, prawdopodobnie po kostur właśnie, który trafił w wasze ręce. I wszystko wskazuje na to, mimo wszystko, że Stanley Herber leży z rozprzestrzeloną głową na blacie swojego biurka, w swojej rezydencji, w swoim gabinecie, że tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy faktycznie to, na co wskazują poszlaki, jest z faktycznym stanem rzeczy. O ile dobrze pamiętam, być może źle pamiętam,
to znaleźliście również dziwny zielony proszek na... Tak. Na pół piętrze, tak. Przy otwartych okiennicach wychodzących na zewnątrz budynku. No i macie też tą kopię z jakiegoś lichego tłumaczenia niepełnego Necronomiconu, która jest też popisana różnymi notatkami. Macie różne tam na biurku Sir Stanleya Herbera były porozrzucane też jakieś dokumenty, jakieś notatki odnośnie tłumaczenia jakichś dziwnych okultystycznych rytuałów. Nie mieliście wystarczająco czasu, żeby się wgryźć w temat i zrozumieć, czy to ma jakiś związek z jego śmiercią, kiedy po tym całym czasie słyszycie rozlegające się do drzwi takie dyn, dyn. Lecę pierwszy. Lecisz pierwszy i na podejście, na tych wejściowych górnym schodku wiodącym do głównych drzwi rezydencji stoi znajoma ci postać ubranego w tweedową marynarkę i tweedowe spodnie z nieodłączną torbą lekarską przy boku i teczką swoją. Sylwetka Alfreda Stone'a, lekarza psychiatrii londyńskiego, jednego z bardziej znanych londyńskich lekarzy, specjalistów w dziedzinie ciężkich chorób i przypadłości zaburzeń osobowości, który skłania się lekko spod równo przystrzyżonego wąsa. Rusza tak nim tak specyficznie. Dzień dobry, Joshua. Powiedz mi, czegóż to o tak ciekawej porze dnia wzywasz mnie do nie swojego domu? Bardzo bym chciał wzywać cię tylko i wyłącznie w dobrych kwestiach, ale niestety obawiam się, mój drogi, że będziesz nam tutaj bardziej niż potrzebny. Gdyż odkryliśmy właśnie, że nasz przyjaciel nas opuścił, a jedyny świadek nie do końca jest kontaktowy. Byłbyś w stanie nam pomóc, może wyciągnąć od szanownego lokaja, co dokładnie widział? Zapraszam oczywiście, nie rozmawiajmy na grana, chodź. Mężczyzna tak dalej poruszając tak wąsem różne strony, z takim dziwnym jakby tiku, przekracza próg rezydencji, rozglądając się uważnie. Mruży lekko oczy, kiedy wchodzi w półmrok holu, który nadal nie jest rozświetlony jakimś jasnym światłem. I tak, jakoś tutaj ktoś chyba niespecjalnie zajmował się sprzątaniem. Patrzy się na ślady błota wiodące do drzwi wejściowych. Nie wiem, bo wydaje mi się, że sprawa jest świeża, nawet dzisiejsza. Tym bardziej jestem zaskoczony faktem lokalnego nieporządku. No to było, to też wydaje się być dzisiejsze. No to proszę, prowadź mnie do tego mężczyzny czym prędzej. Wyście dołączyli w ogóle, czy tak jak poleciałem sam, tak zostałem sam na scenie? Myślę, że tam chyba opiekowaliśmy się butelką na przy stole jakoś tak w kuchni znalezioną. Więc jak poleciałeś, to ja tak jeszcze dokończę swoją powinność. To, co jest nalane, to trzeba skończyć. No ale pewnie jak już słyszę, że ktoś wchodzi, no to tam wygram Olesię z kuchni. Więc zainteresowani. Robiąc pierwsze kroki w głąb rezydencji i widząc wychodzącego z kuchni Finlaya Jacksona... Ale to jest moment po prostu. O, widzisz właśnie, Alfredzie, mój towarzysz, z którym nie przyjechałem, pan Finlay Jackson, na pewno go polubisz, oraz szanowny nasz pastor Ernest Myrtle, bardzo prawy, choć nieco już osowiały człowieczek, ale bardzo mili ludzie. No tak. Dzień dobry. No i drodzy, dzień dobry. Alfred Jones. Alfred Stone. Jones, nawet tak, wie tak, o nim tak. Nie. Jones? Tak spodziewam się. Nie. Już 1000 myśli na godzinę, mój drogi Alfredzie. Po prostu dalej jestem rozdygotany faktem, że straciliśmy jedną osobę. Wybacz mi przejęzyczenie i jak najbardziej chodź ze mną, proszę. Tak. Powiedz mi, Joshua, czy to przypadkiem nie jest rezydencja Stanleya Herbera, tego od Bractwa Ezoterycznego? Dokładnie jego. I mówisz, że odszedł, tak? Niestety. Dlatego, potrzebujemy ustalić, co tutaj tak naprawdę się wydarzyło, bo...
Musimy się dostać do rozmowy z panem Francisem. Umysłu pana. Którego widzisz pewnie na końcu korytarza, on właśnie tam siedzi. Tak. Więc martwi cały czas, mnie jego o tak, coraz bardziej. Tocząc z wami tą pogaduszkę, tak krok za krokiem zbliża się do tego mężczyzny i widzicie, że ten lokaj cały czas tak klęczy w tej samej pozycji, w jakiej go zastaliście wcześniej. Nic się nie zmieniło, ani o jotę, jest tylko bardziej zaśliniony i chyba jeszcze bardziej nie kontaktuje z rzeczywistością i tak siedzi, i tak głowa mu tylko lata i tak... I jak się patrzy w ogóle, czasami tak podrywa wzrok i błędnym wzrokiem po was przejeżdża, ale totalnie, totalnym niezrozumieniem. Tak odkłada torbę lekarską i tak przyklęka przy nim. Joshua, zapal, że światło do Kreuzet. Przecież nie żyjemy w XVII wieku. Pyk. Tak, tutaj gdzieś jakieś kryształowe lampy zawieszone pod sufitem tego holu rozświetlają się. Ten Alfred przyklęka na jedno kolano przed mężczyzną, odkładając torbę. W kieszeni wyciąga ten futerał, z którego wyciąga okulary. Zakłada je. Od razu widać, że bardziej są to chyba okulary służące jakiejś ozdobie i nadania pewnego sznytu powagi zawodu wykonywanego niż jakakolwiek korekta wzroku. On tak zakłada. Przygląda się temu mężczyźnie. Jak on ma na imię, tak się odwraca? Francis. Francis. Tak delikatnie wyciąga do niego rękę i ujmując biedaka za ramiona. Francis, słyszysz mnie? Coś tam bełkocze, nie? Ja tu widzę objaw głębokiego ataku psychotycznego, psychoza. Kładzie mu jeszcze rękę na czole. Wyciąga jakąś chusteczkę z tego, zza poły marynarki i zaczyna wycierać mężczyźnie tą cieknącą ślinę z ust. Francis. I tak nie wydaje się reagować. Nie wiem, czy w tej chwili zdołał nawiązać z nim kontakt. Zaczyna coś grzebać w torbie, wyciąga jakieś ampułki, jakieś buteleczki zakorkowane i tak... tu. Dobrze. I odkorkowuje jakąś fioleczkę i przykłada mężczyźnie tak pod nos. Mężczyzna tak... Na chwilę tak jakby jego oczy się tak rozszerzyły, tak... Ja patrzyłem tylko... I zaczyna coś tam głośno krzyczeć. Oj, chyba się z nim nie dogadamy. Dobrze, przytrzymajcie go, proszę, muszę przygotować lekarstwo uspokajające. Zaczyna grzebać w torbie, widzicie, że jak zaczyna montować taką składaną z kilku elementów metalowo-szklaną strzykawkę. Strzykawka jest horroru. Tak, i po prostu jak już... Możesz mi? Wiesz, jakoś... tak przytrzymać to tak pewnie od tyłu, może ręce tak, żeby się nie szamotał, tak. I on tutaj wyciąga jakieś ampułki i tak zaczyna z jednej najpierw wyciągać trochę płynu, potem z drugiej. Niestety muszę podać temu panu jakąś tą część, dawkę leków uspokajających. Niestety zawierają trochę morfiny, ale może on się uspokoi. Tutaj, kiedy go przytrzymujecie, to ten, on wbija po prostu mężczyźnie strzykawkę gdzieś tam w szyję i powoli zaczyna wpuszczać mu ten płyn. Biedak się chwilę szamocze, dygocze, coś tam plując śliną i bełkocząc coś bez sensu, ale po chwili im więcej tego płynu zostaje mu wpuszczone do żył, to po prostu zaczyna się rozluźniać i coraz bardziej uspokajać i w końcu on tak spływa w rękach. I tak luźnieje prawie, że widzicie, że leci już na wam w rękach, jakby się miał przewrócić na podłogę, już nie klęczy. Puśćcie tego biedaka gdzieś na jakiejś sofie bądź kanapie. Ulżyłem mu w tej chwili w cierpieniu, nie będzie miał... Ma ciężki atak psychotyczny, będę musiał go hospitalizować w naszym szpitalu. Być może wtedy uda nawiązać się z nim jakiś kontakt, ale... Na tą chwilę, niestety Joshua, niestety nie mogę ci pomóc w żaden sposób, nie wydobędziemy z niego nic. Jest w ciężkim szoku. Po prostu. Dobra, jak trzeba go zabrać, to trzeba go zabrać. Finley, bardzo cię proszę, przejdź go, bo chyba ja go nie podniosę. Czy mógłbym zobaczyć Denata? I prowadzę. Zerknę na Ernesta, czy on nie ma nic przeciwko, żeby zobaczyć Denata. Skoro i tak już pan wie o Denacie, to chyba nie ma, nie stoi nic na przeszkodzie. No to proszę. No i tak. Drogą, my chyba powinniśmy w końcu wezwać policję. Być może. To jeszcze tego nie zrobiliście? Joshua, co z tobą? Za dużo rzeczy naraz.
za dużo. Dobra, poranek Lenart jest tam, ostrzegam, to nie będzie przyjemne. Idę nadać informację dla policji, żeby oni się pojawili. Finlay, ty idziesz, której z was idzie z lekarzem? Ja odstawiam tamtego na jakąś... No to ja mogę zerwać. Nie wiem, czy będę przyjmował gdzie, ale później pójdę wstać na górę, więc... No to ja mogę z Alfredem poprowadzić Alfreda do Denata. Więc prowadzisz Alfreda Stone'a do Denata i kiedy stajecie na progu gabinetu zmarłego i ten przygląda się na tą całą krwawą scenę, która się tutaj utrwaliła i z tym martwym człowiekiem z przestrzeloną głową leżącym na blacie i tą zakrzepłą krwią i tak dalej w upiornym świetle lampy naftowej ciągle jeszcze palącej się na biurku, on tylko tak wypuszcza torbę z ręki, która tak ze stukotem upada na podłogę, tylko tak niech rzuci na poczytalność, bo myśmy wszyscy trzej rzucali. Dobra, załóżmy, że on ma poczytalności 65. Dobra, rzucę sobie D100. No nie udało mu się. Ile tam było? Nie pamiętam. D6. 84. Ale D6 chyba. Jeszcze racjonalizacja. Powiedzmy, że on ma inteligencji 80. No, jest lekarzem, musi mieć dużo. Nie udało mu się zrealizować. To dobrze, nie? Czyli to tylko straci, no, ale tak, nie będzie w szoku. No, tak. D6 chyba, dobra. Nie będzie, że D6. Mhm. Nie pamiętam. Tak, teraz rzuci. 4, nie. Wypuścił torbę, tylko tak wszystko. O mój Boże! Biedny pan Herber. I to tak. Wy nie możecie tego. To trzeba powiadomić policję. To trzeba zawiadomić Scotland Yard. Oni muszą to zbadać. To... Tak, właśnie. Oni są wszyscy zawiadomieni, a my. Ja wiedziałem, że te wszystkie ezoteryczne, mistyczne, mesmeryczne sprawy i zainteresowania pana Herbera, że to się kiedyś źle skończy. Ja wiedziałem, że ci wszyscy szaleni łowcy okultystycznych rytuałów i tych ksiąg zakazanych, które powinny spłonąć na stosach dawnych inkwizytorskich zapędów, że to wszystko powinno zostać zniszczone, powinno przepaść w mrokach dawnych, mrocznych dziejów. Pan jest pastorem, prawda? Pan mi wygląda na pastora, panie Myrtle. Tak. Tak, to prawda. Tak. Jednak ciągle dobrze znam się na ludziach. Panie pastorze, niech pan zadba, żeby nic z tych okropnych pewnie składowych biblioteki tego już nieszczęśnika, żeby nie dostało się w niepowołane ręce. Ja proszę pana, ta wiedza nie powinna wyjść nigdy na światło dzienne. To jest plugawe i niepotrzebne. Nie. Peabody, ja mam nadzieję, młody człowieku, że ty się nie wmieszałeś w żadne ciemne sprawki, prawda? Ja wiem, że ty znałeś tego Herbera i lubiłeś cię. Piliśmy tylko i wyłącznie piwo w barze, mój drogi. Gdzie ja i jakieś szemrane, dziwne, okultystyczne rzeczy, człowieku? Nie mam na to nawet czasu. No, coś dużo pan wie na temat tych strasznych i diabelskich ksiąg, że tak pan reaguje. No. W moim zawodzie? W moim zawodzie, proszę pana. Jak nawet pan sobie nie zdaje sprawy, ile było natchnionych szaleńców, którzy naczytali się opracowań chociażby tego przeklętego Alistaira Crowleya i chcieli postępować tak jak ja, on, wyznawać szatana, wzywać jakieś mroczne bóstwa. Jeździli do Czarnego Lądu, szukali nie wiadomo czego, a potem wracali złamani, a ja musiałem się zajmować ich zniszczoną psychiką. Nawet pan nie wie, ilu naszych tutaj podopiecznych, naszego szpitala, to ludzie, którzy myśleli, że zmierzą się z mrokiem, który kryje się i został zaszyty przez innych szaleńców w jakichś księgach wydumanych, alchemicznych opracowaniach, a potem siedzieli i pluli jak i bełkotali bez sensu, jak ten nieszczęśnik w korytarzu. Nie, ja mówię panu, ja może nie jestem człowiekiem wierzącym, wybaczy mi pastor, ale lepiej zwrócić się ku tej świętej księdze, niż czytać jakieś plugawe wymysły osób równie zniszczonych psychicznie, jak wszyscy ci, którzy sięgają po tą pseudonaukę. Ha, tfu! Przepraszam, ale się nieco się wzburzyłem. Za szers myśmy wzięli ten nekrofon, czy myśmy go zostawili? Wzięliśmy? Wzięliśmy. Nie, my żadnej księgi nie mamy, prawda? Panie Alfredzie, panie Stone, czy pan wie może o jakichś ludziach z kręgów pana Hepburna, którzy właśnie doznali takiego nieszczęsnego losu?
Bo tak pan mówi, no tak, że ogólnie no, bywają tacy, a czy pan wie właśnie o jakichś takich bezpośrednio związanych tutaj? No jeżeli chodzi o bractwo ezoteryczne, to nie jest duży klub. Raczej taki mocno elitarny i mocno skonsolidowany, więc z tego co wiadomo nie ma zbyt wielu członków, maksymalnie kilkunastu. Niestety, albo stety, na całe szczęście dla siebie, nigdy nie miałem większej styczności. Wiedziałem, że pan Herber tutaj spojrzał znowu z tym zatroskanym wyrazem twarzy na Denata leżącego w gabinecie, że pan Herber był taką podporą i filarem tego towarzystwa i to on tak im mu przewodził. Mam nadzieję, że po jego tej nagłej śmierci, że wyniknie coś z tego, coś dobrego i bractwo się zamknie i zrezygnują z tych chorych według mnie działań w poszukiwaniu. Cokolwiek na temat osób, które by mu miały grozić, albo cokolwiek, dlaczego doszło do tej sytuacji? Czy miał jakichś wrogów? Absolutnie. Byłoby w Londynie od miesiąca. Trochę jestem do tyłu z plotkami najnowszymi. Nie mam zielonego pojęcia, czy miał jakichś wrogów. Być może mógł mieć, a być może największych prawdopodobnie w osobach takich jak Wielebny. Wszyscy wiemy, że Kościół jakiegokolwiek odłamu nie patrzy przychylnym okiem na tego typu związki i towarzystwa. Natomiast czy prywatnie miał jakichś wrogów? Nie był moim pacjentem, nigdy nie spotkaliśmy się na gruncie medycznym. Widywałem go gdzieś tam w towarzystwie, czasami się udzielał, głosił jakieś wykłady, ale nie wiem na temat nic jego wrogów. Natomiast wiem, że do jego towarzystwa należy kilka bardziej znanych osób, jak chociażby nawet, wiesz Joshua, że nawet do londyńskiego towarzystwa bractwa tego pana Herbera należy nawet inspektor Scotland Yardu oraz... Poważnie? Oraz znany bankier. Bankiera jestem w stanie zrozumieć, ale pan inspektor naszych służb mundurowych to jest dla mnie sporym zaskoczeniem. No, to się... Ludzie mają różne hobby. To dla mnie też to jest nie do pojęcia. Rozumiem, ludzie inteligentni szukają wiedzy, szukają zrozumienia otaczającego nas świata, ale szukać go w jakichś dziwnych, mistycznych, bełkotliwych, zapisanych bełkotliwym językiem księgach o niezrozumiałych rzeczach. Przecież jest tyle świetnych opracowań historycznych z dziedziny biologii, z dziedziny geografii, z wielu innych dziedzin. Tak fizyka się, przemysł się tak wspaniale rozwija, nauka, matematyka. A ludzie szukają odpowiedzi tam, gdzie nie powinni. No dobrze. Policja wezwana, zobaczymy, co oni powiedzą. Jestem bardzo nieusatysfakcjonowany z faktu, że mieliśmy ponad dzisiaj coś omówić i nie doszło w ogóle do tej rozmowy. No, nasz gospodarz mało dzisiaj jest gadatliwy. Widzę, że czarny humor ci się udziela w mleju. Co nam więcej pozostało, jak śmiać się z tego wszystkiego? No nic, to czekamy chyba na naszego... Pana służby. Pana Scotland Yardu. Tak, a ja zadzwonię po karetkę z naszego szpitala, zabierzemy tam nieszczęśnika, bo wymaga hospitalizacji i to prawdopodobnie dłuższej. Mam nadzieję, że dojdzie do siebie i będzie można się z nim skontaktować, ale drogi Joshua, nie obiecuję ci, że uda nam się do tego doprowadzić. Oczywiście. Widziałem w życiu kilka takich przypadków i raczej niewielka część z nich nadawała się do jakiegoś odratowania. Rób co musisz. Doskonale, doskonale. No dobrze, no to on udał się gdzieś tam do holu i wykręca numer do szpitala psychiatrycznego londyńskiego. I czekacie na przyjazd policji. Znaczy, no właściwie, no, z przedstawicieli Scotland Yardu. Skoro jesteśmy w Londynie, więc... Właśnie chciałam pytać, czy Scotland Yard się różni czymkolwiek od policji? Chyba oni się bardziej kryminalnymi sprawami zajmują, wydaje mi się. Okej. Że tacy zwykli policjanci to są do jakichś tam drobnych rzeczy, a już grubszymi sprawami to Scotland Yard się zajmuje. Ale mogę się mylić. Nie mówię, że to jest wiedza akuratnie zgodna z historyczną wersją tego, jak się Scotland Yard zachowywał i pracował. Najwyżej znowu ktoś cię poprawi w komentarzu.
Tak, najwyżej dostanę opierdziel w komentarzach. Kolejną godzinę, może dłużej później, słyszycie nadbiegającą syrenę, kiedy terkoczący automobil z oznaczeniami londyńskiej policji zajeżdża przez bramę wjazdową do rezydencji Stanleya Herbera. I po... Godzina to sporo, jak im zajęło. Myśmy wtedy na ostatnie szacowali, że w pół godziny się wyrobi. To być może londyńskie korki ich zatrzymały. Myśmy jechali godzinę z dworca przecież. Ale dorożką. Dorożką, no dobra. Masz no. Automobil, który jedzie 2 km na godzinę szybciej niż koń. No to właśnie. Powinni mieć posterunek gdzieś w okolicy. Możliwe, że nie mieli, nie wiem, ciężko powiedzieć. Słyszycie też kroki, energiczne kroki na żwirowej drodze prowadzącej do wejścia i potem gwałtowny dzwonek, dyń, dyń, dyń i walenie do drzwi. Policja londyńska, Scotland Yard, proszę otworzyć. Weźmy może całą trójką, czy nawet czwórką, jeżeli gdzieś tam Alfred jest. Dzień dobry. Otwieracie drzwi i od razu, jak tylko otwierasz drzwi, przez wejście do środka pcha się dwóch mężczyzn ubranych po cywilnemu, którzy są jeden taki dosyć tęgi, niższy, z wąsem, dosyć sumiastym, wyciąga od razu spod płaszcza tą legitymację. Inspektor Lassiter, Scotland Yard, a to jest inspektor Stokes. Ten drugi tylko kiwnął głową, rozglądając się uważnie. Zostaliśmy tutaj wezwani, poinformowano nas, że przypadek śmiertelny. Proszę prowadzić mnie na miejsce. Przepraszam, ostrzegam, że widok będzie bardzo nieprzyjemny. Jesteśmy przyzwyczajeni. No, prowadzę, co mogę zrobić? Mężczyzna od razu tutaj, ponieważ zapalone jest światło, które było zapalone dla oględzin nieszczęśnika Lokaja, więc mężczyzna od razu ogląda, obaj mężczyźni się rozglądają dosyć uważnie po podłodze, po ścianach i ten pokazuje mu palcem od razu na ślady. Mam nadzieję, że państwo niczego nie ruszali. Musimy zabezpieczyć wszystkie potencjalne dowody i tutaj oni idą w głąb rezydencji, idą do tego gabinetu, przystają chwilę, patrząc się na siebie, więc tak stają w drzwiach tego gabinetu, potem się tak na siebie patrzą porozumiewawczym spojrzeniem, ale nic nie mówią i wchodzą do środka i zaczynają dokładne oględziny, wyciągają takie lupy duże spod płaszcza i zaczynają dokładne oględziny miejsca zbrodni. Czy ruszali coś państwo tutaj? Chcieliśmy tylko sprawdzić, czy nic nie zginęło. Doskonale. Bardzo rozsądnie z państwa strony. O której godzinie państwo tutaj dotarli? On tam jaki jeden, ten jeden gruby pyta, a ten drugi tylko notatnik i tylko notuje coś, nie? Tutaj ogląda i coś tutaj sobie notuje. Jest? Przybyliście dosyć rano, w okolicach 8 do Londynu. A która jest teraz? Tutaj muszę się zastanowić, nie? Po 9 byliście tu, trochę wam zajęło, no myślę, że w okolicach 14 chyba jest, tak mniej więcej. Przybyliśmy tutaj około godziny 12, moście panowie. Znaleźliśmy najpierw Lokaja, który był w bardzo ciężkim stanie, więc pierwsze co zadzwoniliśmy w specjalistę, żeby móc kontaktować się z tym człowiekiem, niestety remnie. Znaleźliśmy Denata, sprawdziliśmy tylko, czy to nie było łamanie kwestii rabunkowej, gdyż pan Stanley był też naszym znajomym. No i zadzwoniliśmy w końcu po państwa. Rozumiem, że znaliście państwo Denata. Denat nas zaprosił. Więc tak. Chcieliśmy się z nim dzisiaj spotkać. No niestety spotkaliśmy się nie na rozmowę, tak jak było to pierwotnie zamierzone. Rozumiem. Wygląda mi to na samobójstwo. Ty co uważasz, Stokes? On go tak, coś tam notuje dalej i kiwa głową. Ale coś mi się tutaj bardzo nie zgadza i tutaj pokazuje... Widzisz te ślady, Stokes? I pokazuje na dziury po kulach. Sufit. Wygląda na to, że biedak do kogoś strzelał, albo bardzo nie umiał trafić sobie w głowę. Jakoś mi państwo to wyjaśnią? No, sami to chcielibyśmy chcemy wiedzieć. Się. Chcielibyśmy wiedzieć, do czego pan Stanley strzelał i co sprawiło, że targnął się na własne życie. Jeśli targnął się na własne życie. Jeśli. Dobrze. Od razu zapytam, czy wydaje wam się, że to samobójstwo?
Nie sądzę, osobiście. Właśnie panowie, tak to wygląda, ale o ile Stanleya znam osobiście, to nie jest to człowiek, który by tak po prostu strzelił sobie w głowę, nie miał powodu. Więc wezwaliśmy tutaj panów właściwie po to, abyście tam panowie powiedzieli, dlaczego tak się stało. A co się stało ze służbą? Była to jakaś służba? Jeden lokaj. Jeden lokaj. Obecnie już nieprzytomny. Wcześniej w stanie krytycznym. Potwierdzam, powiedział ten lekarz Albert, potwierdzam, że pacjent doznał silnego szoku i ciężkiego ataku psychotycznego. Nie nadaje się w tej chwili do jakiegokolwiek przesłuchania. Musimy go hospitalizować w szpitalu. To komplikuje nieco postać, że jedyny świadek jest niedysponowany. Bardzo, bardzo wygodne. Bardzo wygodne, powiedział inspektor Lesiter. Dobrze, trzeba wezwać koronera. Musimy zabezpieczyć tutaj wszelkie ślady. Czy coś państwo tutaj interesującego mogą jakieś uwagi wnieść do całej tej sytuacji? Coś państwo interesującego znaleźli, podejrzanego, jakieś ślady? Oczywiście oni cały czas mówią i cały czas chodzą. Nie to, że stoją w miejscu i się na was patrzą, tylko on cały czas coś ogląda, podchodzi do tych dziur, tak się przygląda przez lupę im, tym śladom błota na podłodze i tylko... Nawet nie patrzę na was, tylko zadaję kolejne pytania, a ten drugi chodzi za nim i tylko coś notuje sobie w swoim notatniczku, nie? No jedna rzecz. No mów, chwilę, już przepraszam najmocniej. To jest tak, na razie jeszcze meta. Jeżeli dobrze pamiętam, ja tę próbkę tego zielonego jakoś na chusteczkę złapałem i do płaszcza. Tak, ja im właśnie wskazać. Jedną rzecz panom pokażę, bo to zdziwiło mnie, nie mam pojęcia, czy to ma jakiś związek, czy nie. Chodźcie panowie ze mną. Dobra, to oni idą za tobą, nie? Ale cały czas tam oglądają. Interesujące ślady. Ktoś tu musiał być. Czy te ślady błota, które tu były, to już były jak przyszliście, czy to wy nanieśliście? On tak zaczyna przyglądać się waszym butom, nie? Przypomnij mi, żuraw, bo ja nie pamiętam, czy to są nasze ślady. Były one. Były już wtedy w domu, tak? Tak się ucinało jakoś śmiesznie. No. Były dwa rodzaje śladów. Były ślady błota, które jakby od wejścia szły do gabinetu, a potem z powrotem do wyjścia. Mhm. Jakby ktoś wszedł do chałupy i z niej wybiegł, zostawiając po prostu ślady błota w holu, bo i drzwi były otwarte, wyłamane. Zamek był wyłamany i drugie ślady były takie, że one były na progu tego gabinetu, potem się urywały, pojawiały się obok biurka zmarłego i znowu tak jakby, wiesz, ktoś pojawił się w miejscu i potem gdzieś... Nie, panowie, to nie są nasze ślady, też się nimi zastanawiam. Natomiast spójrzcie na to, bo z tego co pamiętam było to dość nieprzyjemne dotyku, więc może lepiej weźcie to na jakąś chusteczkę czy coś. Pokazujesz? No, na ten zielony proszek. Nie mam pojęcia, okno zamknęliście, czy zostawiliście otwarte? A nawet nie pamiętam, ale chyba zamknęliśmy. Nie pamiętam. Ale też nie pamiętam. Może nie będzie uchylone. Jak uchylone, no to tam wie, odchylimy bardziej i wskażemy tu. Czyli było otwarte, tak? Jak je tutaj znaleźliście, to było otworzone. Pożyliście, bo był straszny zaduch, mości panie. Zielony proszek był na framuzy, tak? I tutaj wyciąga z zapazuchy jakąś taką tą skórzany taki futerał i z niej jakiegoś fiolkę i ten i jakimś takim tym patyczkiem czy czymś on tak zgarnie do tej fiolki ten proszek tak bierze pod światło. Ciekawe. Poddamy do analizy chemicznej. Czyli zielony proszek na framudze okna, tajemnicze ślady co najmniej dwóch różnych osób, która jedna miała zabłocone buty. Wygląda na to, że znalazł zmarłego i uciekł. Tak przynajmniej jest moje zdanie, Stokesa, twoje. On tylko tak mruknął coś. I dalej się rozgląda. Drzwi... A tam? Pokazuje na drzwi do biblioteczki. Tam te drzwi też były otwarte? Nie pamiętam. Autentycznie, nie pamiętam. No to... Na pewno przechodziliśmy i sprawdzaliśmy. To możesz rzucić na inteligencję, czy pamiętasz, czy nie. Znaczy ja to mówię in-game, że nie pamiętam. Aha. Gdzie moje karty postaci? Gdzie są karty postaci? W zakładce aktorzy. Dobra, jestem. Na zwykłego inta, tak? Tak, tak. Nie pamiętam! No nie, no totalnie nie jesteś... To były jakieś drzwi w ogóle? To była biblioteczka? Skąd ona się to wzięła? Drzwi? Jakie drzwi?
Jakie drzwi, jaka biblioteczka. Ten inspektor tak się odwraca w twoją stronę, marszczy brwi, przyglądać się uważnie, tak bierze lupę i tak przez tą lupę się tak na ciebie patrzy i tak... Czy tak wymownie zsunę okular i przyłożę mu do tej lupy? No tak, zabiera. No dobrze, tutaj przyjadą jeszcze Stokes, zadzwoń po koronera, niech się pośpieszy. A państwa niestety, mam nadzieję, że nigdzie się dzisiaj państwo nie śpieszą. Nasze plany się właśnie zweryfikowały. Mieliśmy pić herbatkę u pana Denata, więc... No tak. Mamy czas na coś innego. Wydaje mi się, że zrezygnowali państwo z herbatki, przynajmniej pan. Wie pan, jak nie ma ryby, to i rak ryba. Dobrze, więc oficjalnie muszę państwa poinformować, że zaszło tutaj podejrzenie zbrodni i ponieważ zbrodni morderstwa, więc... Jestem zmuszony państwa poprosić o udanie się ze mną na najbliższy posterunek Scotland Yardu celem złożenia szczegółowych, dodatkowych wyjaśnień, co może trochę potrwać, więc mam nadzieję, że nigdzie się państwo dzisiaj nie śpieszą, bo prawdopodobnie troszkę jednak to nam zajmie. A miałem nosek załatwić. A nic, mam nadzieję, że jak panowie nas wypuszczą, to znajdziemy miejsce, gdzie będziemy mogli przenocować. To jesteśmy w Londynie, to zawsze gdzie będzie gdzie przenocować. Doskonale, doskonale, więc... Stokes, pośpiesz się z tym dzwonieniem! O, tak z dołu. Przyspieszając nieco, chyba że jeszcze coś chcecie rozgrywać, to mówcie, a jak nie przyspieszamy nieco... Co najwyżej jestem zaciekawiony, w jak okrojonych słowach Stokes zadzwonił po koronera, bo wyobrażam to sobie jak... Dokładnie tak było. I tam tylko ten z życia i tylko coś tam i wszystko jasne. Tak. Wiesz, jeśli to był angielski, to był taki akcent z niewiadomych rejonów, że nawet wy go nie rozumiecie. Jakiś kornwalijczyk jak nic. Tak, więc przyspieszając. Przyjechał koroner z karetką, zabrali zwłoki, wy dostaliście, zapakowaliście się razem z przedstawicielami prawa do ich automobilu i ruszyliście powoli w kierunku... Alfreda też w sumie zgarnęli, czy Alfred pojechał ze swoją karetką? No tak, no bo on tam jako lekarz, żeby złożyć tutaj ze swojej strony, wiesz, opinię medyczną zastanej sytuacji, stanu przede wszystkim oszalałego lokaja. Więc trafiliście na posterunek Scotland Yardu, gdzie mieliście się okazję zapoznać z opieszałością biurokratyczną aparatu państwowego brytyjskiego, więc zanim po złożeniu jakiemuś flegmatycznemu oficerowi Scotland Yardu i odpowiadaniu po milion razy na te same pytania i ustalaniu konkretnej wersji wydarzeń, w okolicach godziny no grubo po 19 opuszczacie budynek Scotland Yardu i zasadniczo już to jest kwiecień, więc nadal się robi dosyć szybko ciemno, zimno, na ulicach snuje się ta słynna londyńska mgła, już tutaj latarnie gazowe pozapalane, coraz mniejszy ruch, ludzie tam stawiają, wiecie, te kołnierze wysokich płaszczów poprawiają cylindry albo inne kapelusze i czapki i udają się czym prędzej do swoich spraw, do swoich domów. Czas załatwić sobie jakiś nocleg, prawda? Która godzina? Tylko, bo tak... No gdzieś grubo, bo myślę, że po 19.30, tak bliżej nawet 40-45. Dobra, trzymam. Jeszcze coś się znajdzie. No, jest nas trójka, mamy jeszcze chyba swoje bagaże, chyba się nigdzie nie zabłąkały. Więc myślę, że najpierw załatwić nocleg, a wszyscy trzej zostaliśmy wypuszczeni? Tak. To proponuję po załatwieniu noclegu i ewentualnym jakimś jedzeniu, że nie jedliśmy nic. No, dobra, jeszcze mam jedno pytanie, czy w trakcie przesłuchania na posterunku, czy wspominaliście o liście Stanleya do Edwarda Merita i czy coś mówiliście o tym, o kosturze? Nie. Kosturze na pewno, nie? O liście pewnie też nie, bo to by... Na ale pewno... w sumie mieliśmy go cały czas przy sobie, te elementy, w sensie nikt nas nie przesłuchiwał, nie prze... Ty przy sobie mogliście mieć, nikt, dopóki wiesz, sami nie powiedzieliście, że,
że to nie jest wasze, to nikt tego nie traktował jako rzeczy, wiesz, jako dowody w sprawie. Mhm. No. Przyjechaliście do Londynu, więc mogliście mieć ze sobą jakiś podręczny bagaż i to mógł być ten kostur w tej skrzynce, mógł być elementem bagażu, nie? Więc... Tak. Natomiast proponuję, że jeżeli zdążymy jeszcze, to może o to towarzystwo ezoteryczne faktycznie zahaczyć. Oni się pewnie i tak spotykają jakoś wieczorami. Lepiej się to towarzystwo na pentagramach. No i jeżeli mamy informacje na temat mniej więcej jak działa i wiemy, że mogą tam siedzieć. Szukacie jakiegoś noclegu, czy... No chyba tak. No tak, tak. Przydałoby się. Pan pastor już nie pierwszej młodości, on pewnie szybko pójdzie spanko. Nie chce nam się go nosić aż do nas poprzez. Dobrze, więc wykonajcie grupowy test na szczęście. Wykonajcie, czyli osoba z najniższym szczęściem niech rzuci. Czy wam tutaj długo zejdzie, czy nie? Ja mam 44, jak reszta? 35. Szczęście to jest ten pierwszy na górze, tak? Nie, to jest siła. Na umiejętnościach po lewej stronie na górze masz. Nad punktami wytrzymałości. A, tu, 51. To ty masz chyba najwyższe. To najniższe rzucę. O Jezus Maria. Ale mnie dzisiaj kostki na rolu nie kochają. A co by to? Nie. No dobra, wyszło. Dosyć szybko znaleźliście w miarę odpowiadające waszym potrzebom miejsce noclegowe, więc możecie mi powiedzieć, czy szukaliście jakiegoś luksusowego hotelu, czy wystarczyło coś mniej okazałego. Tutaj już pozostawiam waszej inwencji, co to miało być, co za lokum, czy jakiś hotel, czy hostel, czy... Myślę, że jakiś hotel z barem. No jakiś hotel, ale byleby jakiś hotel. Mhm. Żeby nie wyglądało skórnie, to już wystarczy. Słodki się obok nie kręciły, to wystarczy. Tak, tak. Więc teraz tak, jeżeli już praktycznie się rozgościliście w swoich pokojach, czy braliście jakiś wspólny, trzyosobowy, czy osobny? Osobny. Aż tak dobrze się nie znamy. No. Kiedy każdy się rozgasza tam w swoim pokoju, to do pokoju Ernesta Myrtle dzwoni nagle telefon. Taki wiecie, wewnętrzny, nie? Gdzie możesz do obsługi hotelowej zadzwonić. Dryń. Tak, odbieram. Dryń. Przepraszam, dobry wieczór. Tutaj pan Jones z recepcji. Tutaj do pana jest gość. Przedstawia się jako pan Robert Cook. Twierdzi, że jest z londyńskiego bractwa ezoterycznego. Chciałby pilnie z panem rozmawiać. Dobrze, dziękuję bardzo za informację. Zaraz schodzę. Dobrze, przekażę. Dziękuję. No i słuchawka milknie, nie? Słuchawka milknie. To ja myślę, że jeszcze zanim zejdę, to jednak zapukam do moich sąsiadów, żeby poinformować ich o... Mieliście szczęście, więc macie pokoje obok siebie, więc nie ma problemu. Tak, o tej niespodzianej, ale jakże szczęśliwej wizycie. Pewnie wiesz, już tak Finley w koszuli nocnej, gotowy do spania, w takiej szlaufmytce na głowie. I ten kontrast, kiedy Joshua wychodzi, po prostu jest w takiej koszuli już jak wieczorne wyjście do baru, jeszcze tylko akurat kapelusz miał poprawiać, chyba doczesywał włosy akurat. Panowie. Ja sobie mogę tak iść. Właśnie tutaj dostałem telefon z recepcji, że na dole czeka na mnie pan Cook z Towarzystwa Ezoterycznego. Nie wiem zupełnie, w jaki sposób tutaj dowiedział się o mojej... Nie znam go i nie wiem, w jaki sposób dowiedział się o mojej tutaj obecności, no ale właśnie zaanonsowałem się, że zaraz tam będę na dole i myślę, że będzie mi bardzo miło, gdyby też panowie mi towarzyszyli, to będzie na pewno bardzo ciekawa rozmowa. Cook. Jak można się nazywać Cook? Jak można się nazywać Cook? Najwidoczniej nie jest z arystokratycznego rodu. Matko święta, jedynie. Kto skrzywdził tak tego człowieka? No nic, no, pokażemy się oczywiście. W sumie oszczędziłam trochę pracy, szukając tego towarzystwa. Dokładnie. Okej, okay, więc... Panie Jackson, czy pan... Jakie ma pan priorytety, tak patrząc na pana strój? Nie, ja jestem gotowy do wyjścia, nie ma problemu. Sytuacja wymaga, żeby iść, więc będziemy szli. No, może zmienię tylko nakrycie głowy i coś zarzucę na siebie. Jakiś szlafrok, tak? O, można tak. Szersy, wyobraziłam sobie twoją postać w koszuli nocnej i z melonikiem na głowie, żeby nie mieć tej szlafrok.
Nawet doskonałe, milordzie. O, tak, to, niech to będzie taki szlafrok, taki, wiesz, taki jedwabny, nie? I zamiast szlafmycki melonik. I idziemy. I laseczkę jeszcze wezmę sobie swoją. Dobrze, dobrze, ja sobie muzyczkę. Ja też mam laseczkę, oczywiście. Ja też mam laseczkę. Kurde, trzech dżentelmenów każdy z laseczką. No, Liga niezwykłych dżentelmenów. London w końcu. No dobrze, więc schodzicie do hotelowego holu, gdzie troszkę się dziwicie, ponieważ żony pan Cook okazał się być naprawdę wysokim i tęgim, praktycznie łysym facetem z bardzo takim sumiastym wąsem i wielkim nohalem, który gdyby go ubrać w taki strój w paski, to by przypominał przedwojennego atletę z takiego wędrownego cyrku, a nie miłośnika okultyzmu i ezoteryki, który ewidentnie najpierw tak zmarszczył brwi, patrząc się na tą trójkę indywiduów idących mu naprzeciw, szczególnie zawieszając wzrok na interesującym stroju Josh Finlaya Jacksona, ale tak tylko się żachnął i jedynie tak jakby rozpoznającym wzrokiem spogląda na ciebie, Erneście. Poprawia swój płaszcz i... Dobry wieczór. Dobry wieczór i tak jakby wyuczonym gestem wyciąga znajomo wyglądającą legitymację Scotland Yardu i tak Robert Cook, inspektor z... A, zresztą nie jestem na służbie. Ja do pana Myrtle, ale widzę, że jest pan w doborowym towarzystwie, więc może przejdźmy się gdzieś. Nie będziemy stać tak na korytarzu. Oczywiście. Czy pan zaproponuję jakieś miejsce? Czy tutaj wasza restauracja jeszcze pracuje? Zwrócił się do pracującego na recepcji młodego mężczyzny, który pokiwał głową. Tak, jeszcze przez do 23 mamy czynne, więc mamy w tym, tak popatrzę na zegarek. Dobrze, mamy jeszcze trochę czasu, więc zapraszam. Przejdźmy się zatem do sali restauracyjnej, siądźmy i porozmawiajmy. Chodźmy. No więc chodźmy. Więc mężczyzna was prowadzi, widzicie, że naprawdę jest takiej potężnej postury, imponującej. Siadacie przy jakimś czteroosobowym stoliku, on tam zdejmuje płaszcz, oddaje obsłudze, żeby go powiesili na wieszaku i widzicie, że pod płaszczem jest ubrany w taki dosyć typowy strój z epoki, gustowny i elegancki, ale bez jakiegoś tak naprawdę jakiegoś takiego głębokiego sznytu osoby wysoko postawionej w hierarchii społecznej, raczej po prostu elegancko i dobrze, ale bez jakiegokolwiek tam przepychu znaczącego. Jak już mówiłem, jestem Robert Cook i należę do londyńskiego bractwa ezoterycznego. Doszły mnie dzisiaj w pracy bardzo szokujące wieści, że nasz przewodniczący Sir Stanley Herbert zmarł tragicznie dzisiejszego ranka. Przyznam szczerze, że jestem głęboko zszokowany, że tak się stało. I tak widzicie, jak mężczyzna poci się, gdzieś tam poprawia kołnierzyk od koszuli, rozpina jeden guzik, wyciąga chusteczkę, zaczyna się po tej swojej łysinie wycierać. Przyznam szczerze, że w międzyczasie kelner tam przynosi karty i zostawia przed wami, żebyście zapoznali z menu i mogli ewentualnie coś zamówić. Przyznam szczerze, tak, że nikt się nie spodziewał takiego obrotu spraw. No i podobno panie pastorze, był rano w rezydencji i widział to na własne oczy. Niestety, taki los, że byliśmy, to my znaleźliśmy ciało pana Stanleya. Jak może pan wie ze swoich z biura z Scotland Yardu, bo byliśmy tam dzisiaj, spędziliśmy parę godzin na przesłuchaniu. Byliśmy tak naprawdę z nim dzisiaj wszyscy trzej umówieni, to właściwie ze względu na zaproszenie pana Stanleya znaleźliśmy się w Londynie. Niestety ku naszemu zdziwieniu i rozpaczy i szokowi znaleźliśmy go w tak opłakanym stanie. Jest to wstrząsające, jest to też bardzo intrygujące. Pan się z nim obracał, jak rozumiem, w ramach towarzystwa ezoterycznego.
Ma pan jakieś podejrzenia? Czy tak możemy pana zapytać off the record? Podejrzenia? To nic nie wskazywało, żeby Sir Stanley kiedykolwiek miał ciągoty ku takim rzeczom, jak targnięcie się na swoje życie, a tym bardziej, żeby ktoś miał mu pomóc. Słyszałem tutaj od kolegów ze Scotland Yardu, że podejrzewają, że to nie do końca było samobójstwo, więc tym bardziej jestem zmieszany. Podobno jego lokaj totalnie mu odbiło, tak? To prawda? No właśnie, też znaleźliśmy go w fatalnym stanie psychotycznym, jak to określił pan psychiatra, czy ja dobrze pamiętam. Niestety akurat tutaj takie bardzo naukowe określenie. Psychotyczne czy inne tragiczne, moim mości panie. Został lokaj zabrany do odpowiedniej instytucji. Oż, niestety mam zwyczaj mówić, że w sytuacjach kryzysowych ludzie wariują, ale nie chciałbym, aby to faktycznie aż taką realizację miało. Ja mogę rzucić na psychologię, żeby tak poobserwować pana. No to proszę, rzucaj. Się zorientować, czy coś. Zwykły więcej na temat jego. Tak, na psychologię zwykły rzut. Ja bym tak. O kurczę, zapytał, a mam tak dużo. No. Zapytałbym się pana, czy. No, nie wie. Totalnie nie jesteś w stanie nic z jego twarzy wyczytać, absolutnie, czy coś przyjmuje się tym czymkolwiek, czy... Wygląda na lekko zafrasowanego, ale nie wiesz, czy to jest prawdziwe, czy to gra aktorska, ciężko ci powiedzieć. Mm-hmm. Nie wie pan może, czy Stanley miał może wrogów? Był taki... Taki miły... Ogólnie to był taki miły... Starszy pan był oczywiście stanowczy i wyrażał swoje poglądy na wiele tematów w dosyć jasny i klarowny sposób, czym on nie zawsze musiał sobie zjednywać przychylność, ale raczej nie podejrzewam, żeby ktokolwiek chciał targać się na jego życie. No miał ostatnio scysję z Jackiem Hinesem, z jednym z naszych członków. Nie podobały mu się propozycje Jacka Hinesa odnośnie jutrzejszego rytuału. Twierdził, że tego nie przemyśleliśmy i że to niebezpieczne, że powinniśmy zbadać sprawę, ale no, jak do tej pory nie potrafił przedstawić jakichś racjonalnych dowodów na swoje teorie, więc przegłosowaliśmy go w uczciwym, demokratycznym głosowaniu, więc... No, musiał co to za rytuał, mości panie? Co to jutro się ma zadziać? Jeden z naszych członków, pan Jack Hines, przedstawił... Zdarzyło się tak, że w ręce naszego towarzystwa, właściwie w ręce z naszego drugiego, już nieżyjącego Stanleya, trafił egzemplarz Necronomiconu. Nie wiem, czy pani słyszała, pan słyszał o kiedykolwiek takim... Nie nazywać panią, to wręcz obraza. Panie, ale... Tak, słyszałem o Necronomiconie. Jest dziwną książką, która znalazła swoich bardzo dziwną, dużą rzeszę wyznawców. Więc właśnie w tej księdze Jack Hines stwierdził, że powinniśmy sprawić jeden z rytuałów, który tam się znajduje, żeby przyzwać jedną z istot, których nauka istnienia nigdy nie potwierdziła i żeby się z nią skomunikować i żeby móc dowiedzieć się czegoś o, wiecie, metafizycznej stronie naszego życia. Stanley bardzo oponował przeciwko temu, stwierdził, że nie możemy być pewni, czy to nie jest Necronomicon w oryginale, to jest tylko jakieś tłumaczenie, część tłumaczenia. I twierdził, że po prostu to może być niedokładne tłumaczenie i tam może coś być przekręcone i że to jest to niebezpieczne, ale debatowaliśmy nad tym wszyscy i ja i pozostali członkowie towarzystwa i William, i Edward, i Thomas, i Jones i nawet nasi najmłodsi członkowie, Heinrich i Otto, oni wszyscy, większość z nas zagłosowała za przyjęciem pomysłu Jacka na odbycie tego rytuału, no i Stanley nie mógł nam się tutaj już dłużej przeciwstawiać. Poprosił tylko o czas na zbadanie notatek,
ustaliliśmy, że to było 3 tygodnie temu, że za 3 tygodnie da nam jednoznaczną odpowiedź, czy rytuał jest według niego bezpieczny, czy nie. No ale w międzyczasie wysłał jeszcze tego swojego naszego kolegę Edwarda Merita do Egiptu. Nie wiemy po co. Edward napisał tylko, że w jakichś celach naukowych wyjechał. Nie wiemy, czy jeszcze tam przebywa, czy już wrócił. Edward wrócił. Wrócił? Został zastrzelony dzisiaj rano. Widzicie, jak tak, bo akurat przyszedł kelner i w międzyczasie gdzieś tam zbierał od was ewentualnie zamówienia i jak... Ja go tak popędziłem w tym momencie ręką. Rozmawialiśmy, a pan Cook sobie zamówił wodę i kiedy, wiecie, akurat kiedy mówiłeś, że Edward Merritt został zastrzelony, chciał sięgnąć łyka wody i po prostu na momencie, kiedy ty powiedziałeś, że Edward Merritt wrócił i nie żyje, po prostu szklanka z tą wodą wyślizguje mu się z rąk i rozbija się na podłodze z głośnym takim brzękiem tłuczonego szkła i on tak zamiera tak w pół słowa, patrząc się wytrzeszczonymi oczami na ciebie, Joshua, i tak... Ale co pan mówi? Edward? Nie żyje? Edward był chyba wysłany przez Stanleya do nas. Dnie nawiązał kontakt wzrokowy, ale nie zdążył niczego nam przekazać. Ale co tu się dzieje? Stanley, Edward, to nie może być. Musimy... Tak nerwowo zaczął się klepać, wyciągnął swoją legitymację i tak otworzył, zamknął. Z powrotem wsadził, czy... Mówił pan, że jest dwóch nowych członków w towarzystwie. To są nasi studenci, to znaczy nie nasi, to są studenci, młodzi ludzie z Niemiec, ale mocno zainteresowani sprawami ezoteryki i okultyzmu. Otto i Heinrich, ale co z nimi? No właśnie, ja pytam, bo kiedy ostatni raz widziałem pana Stanleya, był jeszcze w miarę stabilnym stanie, zresztą po Edwardzie też nic złego nie słyszałem. A teraz nagle takie rzeczy, coś musiało się stać w czasie ostatniego miesiąca. No ale to ja muszę powiedzieć reszcie, że to niemożliwe, że Stanley... Musimy iść do towarzystwa. Oni jeszcze cały czas są tam na Covington i musimy się tam udać. Muszę poinformować resztę, że Merritt nie żyje. Musimy przedyskutować jakąś strategię. Czy się dzieje coś niedobrego? Ewidentnie. Wie pan, jak się chce przyzywać jakieś mroczne siły, to zazwyczaj... Ale o czym pan mówi? Jakie mroczne? Nikt tu nie chciał nic przyzywać mrocznego. Po prostu chcemy przyzwać istotę nie z tego świata, ale od razu mroczną. O czym pan mówi? To... Zmienicie już, czy jeszcze nie? Nie jutro. To miało być jutro o godzinie o 22. Mieliśmy zacząć, spotkać się o 20. Tak jak zwykle spotykamy się wieczorami, a o 22. Tomas proponował, żeby przeprowadzić rytuał razem z Jackiem. Ale czy to nie miało więc być odroczone na za 3 tygodnie? Ta jutrzejsza data? Ale to było 3 tygodnie temu. Do wczoraj. Wie pan, panie inspektorze, jestem sceptyczny co do wszelkiego rodzaju nadnaturali, rzeczy paranormalnych i tym, czym się zajmuje wasze towarzystwo, ale to, co znaleźliśmy w domu pana Stanleya, normalnie nie wyglądało. Więc to znaczy? Moim pytaniem jest przede wszystkim, czy ktoś może nie przyzwał tego czegoś wcześniej bez waszej wiedzy. Nie, na pewno nie. Żaden z nas by się nie odważył i zresztą wydaje mi się, że nie mógł tego zrobić, bo wedle tego, co mówił Jack i co mówił Thomas, to do tego jest potrzeba większa liczba osób, a nikt w to nie był zaangażowany. No ustaliliśmy, że dajemy Stanleyowi 3 tygodnie czasu na sprawdzenie, czy te inkantacje są poprawnie przetłumaczone i czy wszystko jest bezpieczne. I nikt na pewno nie złamałby tutaj postanowień naszego klubu, szczególnie, że nad wszystkim głosowaliśmy i debatowaliśmy. Ja przepraszam, ale musimy... Tutaj tam przyleciała obsługa i tam sprząta tą wylaną wodę. On tam wyciągnął jakieś banknoty i położył na stole. Ja przepraszam, ale musimy jeszcze dzisiaj wrócić do siedziby towarzystwa i o wszystkim powiedzieć reszcie, no bo to co mówicie, to jest po prostu szokujące. Dobrze. Ty byś się chciał ubrać, co?
Nie. W ogóle? Ja chcę dopić tego, dopić to, co miałem w szklance i wiesz. No to chodźmy. Panie inspektorze, jedna kwestia tylko. Według tego, co się ostatnio Stanley obawia, to ktoś z towarzystwa mógł mu zagrażać, więc proszę być czujnym w tym śledztwie. Ktoś z towarzystwa zagrażać? Ale o czym pani mówi, to... Znaczy, o czym pan Raz mówi? Raz kolejny mnie pan obraża. Ja przepraszam, ale jestem trochę w tym momencie w ciężkim szoku i... Nie wiem kto. Nie byłem w tym towarzystwie, mości panie. Ja właściwie znałem tylko Stanleya i z opisu jego kilku innych członków. Natomiast wiem, że Stanley obawiał się właśnie kogoś z towarzystwa, że ktoś jest jemu Dobrze. Przeciwny. Stąd pytam o nowe osoby, bo może właśnie ktoś z nowych. Czy może ze starych, tego nie wiemy. Tak najświeższym członkiem naszego bractwa jest Thomas Ross, którym nasz drogi Jack się tak mocno zaprzyjaźnił. Ale to spokojny facet, no fakt, gada z dziwnym akcentem. Twierdzi, że pochodzi z Niemiec, ale nie brzmi jak Niemiec, przynajmniej żaden, którego znam. Ani Heinrich, ani Otto tak nie mówią jak Thomas. No ale to jeszcze nie świadczy, że jest w jakikolwiek sposób powiązany z czymkolwiek. No, na pewno zmienił nastawienie Heinza do wszystkich nowatorskich pomysłów, bo odkąd się zakumplowali, to Heinz jakby nabrał odwagi. Zawsze był takim zachukanym mężczyzną. Brakło mu odwagi, a ostatnio jako pierwszy wyskakuje z takimi pomysłami. No i miał spinę. Heinz miał spinę z Herberem o ten rytuał. Stanley uważał, że to nieroztropne, no ale mimo wszystko my go przegłosowaliśmy. Więc to nie powinno tak. No nie wiem, co wam państwu powiedzieć. No tutaj... Najbliżej Stanleya był Edward, no ale mówicie, że nie żyje. Żuraw, tylko technicznie Niemiec, który nie mówi jak Niemiec, czyli ten, co ma ponoć dziwny akcent, bardziej angielski, on był Thomas jak? Thomas Ross. Ross, dobra, dzięki. A wie pan, chciałbym takie zadać pytanie trochę z innej beczki. Czy któryś z członków bractwa ma może jakieś tatuaże? Tatuaże? Nie, a o co chodzi z tym tatuażem? Ale przynajmniej ja nic nie wiem o żadnych. Ale wie pan, panie, i tak zawiesił głos, bo nie wiem, czy się przedstawialiście. Jackson. Panie Jackson, no nie oglądałem swoich współtowarzyszy i kolegów z klubu zupełnie bez ubrania, więc nie wiem, czy mają gdziekolwiek jakieś tatuaże, ale nie wydaje mi się. A czemu pan pyta? Ach. Taka luźna myśl, ale to nieważne. Z tego co pamiętam, ten co strzelał na tym i zabił tego na dworcu. Stacji, na dworcu miał chyba tatuaż smoka, tak. Nie? Tak, tygrysa na szyi tygrys, chyba. Właśnie, no, do tego pytałem. Nic, no to dobrze. Nie ale wiem, raczej panowie, tatuaże ale... to tak nie godzi się. Nosić, to chyba raczej ludzie spod ciemnej gwiazdy noszą tatuaże, tak na przynajmniej widoczne. Ale proszę, chodźmy do towarzystwa, bo musimy poinformować resztę o losie Merita, to naprawdę szokujące. Powstałem, już do wyjścia się kieruję. O, panowie, podobno nie mamy czasu, więc... A, idziemy. Więc wychodzicie to pośpiesznie z hotelu i ten głośnym gwizdem pan Robert Cook przyzywa dorożkę, która zabiera was bliżej centrum Londynu, gdzie w jednej z kamienic, odrestaurowanych kamienic przy Covington Way 29 mieści się siedziba londyńskiego bractwa ezoterycznego. W wejściu do budynku wita was kamerdyner, który witany jest przez Roberta Cooka słowami dobry wieczór, Francis, i przyjmuje od Roberta jego płaszcz. Jest to wysoki... Kolejny Francis. Kolejny kamerdyner Francis. Powiedz, że wygląda inaczej. Muszę też nie martwić. To jest tak samo jak masz Sebastianie czy Janie, no to... Nie, ja sobie w tym momencie wyobrażam agentów Smithów z Matrixa, wszyscy identyczni, wszyscy są Smith.
Tak, nie wiem, ten jest wysoki, w miarę szczupły mężczyzną, o szpakowatych włosach, nienagadnie ogolony, taka typowa, zapuszczone bakobrody do tego, taka typowa londyńska moda wśród lokajów. Dystyngowanie wita was wszystkich, odbiera wasze płaszcze, taksuje Finlaya Jacksona wzrokiem, ale który nic nie wyraża absolutnie, jakiejkolwiek, wiesz, nawet najdrobniejszego grymasu na twarzy nie okazuje, widząc twój niecodzienny strój. Ja nie zwracam w ogóle uwagi też. I wskazuje wam drogę na pięterko, gdzie mieści się siedziba londyńskiego bractwa ezoterycznego. Jest to naprawdę ładnie, widać, że tutaj wchodząc po schodach, Cook mówi: tutaj naprawdę jest pięknie. Jeden z naszych członków, pan Norton, jest bankierem i postanowił wspomóc tutaj nasze towarzystwo swoimi zasobami, dzięki czemu mieliśmy okazję odremontować trochę tej kamienicy i nadać temu klubowi odpowiedniego dla ludzi naszego pokroju statusu i elegancji. Ale tak, ale chodźmy, nie czas na jakieś zapoznawcze pogaduszki. To mówiąc, wchodzi wami w głąb korytarza, który prowadzi do dwuskrzydłowych drewnianych drzwi w takim klasycznym stylu, które otwiera i wchodzicie na taki szeroki salon z ogniem płonącym w kominku, trzaskającym, w którym leżą właśnie trzaskające polana. Przy kominku stoi dwóch mężczyzn, którzy sączą wino z kieliszków. I wszyscy są tutaj ubrani albo w smokingi, albo we fraki. Bardzo elegancko, tak jak w typowym klubie dla dżentelmenów w Londynie. Większość mężczyzn jest tam rozsiadana na kanapach, albo na fotelach, albo sobie coś czytają, na przykład gazety, albo przeglądają jakieś księgi. A część po prostu prowadzi rozmowę i też dwóch mężczyzn przy kominku również prowadzi jakąś tam rozmowę. Kiedy wchodzicie, oczy wszystkich kierują się na was. Roberta rozpoznają, natomiast ich wzrok zatrzymuje się na waszej trójce, szczególnie intensywnie taksując wzrokiem niecodziennie ubranego Finlaya Jacksona. I w końcu widząc każdego spojrzenie, tak tylko dyk. Widząc jeden z nich, młody jakiś mężczyzna, wstaje, poprawia swój smoking nerwowo, podchodzi szybkim krokiem do Roberta i tak: witaj, Robercie! Kogo nam tutaj przyprowadziłeś? Przepraszam, gdzie moje maniery? Wyciąga rękę na powitanie. James Lowndes, London Daily, pisuje dla tego poczytnego dziennika. Z kim mam przyjemność? James, Robert kładzie mu: James, może później, mam coś ważnego do przekazania wszystkim pozostałym. A James od razu tylko tak: kajet! Wiesz, gdzieś tam znikąd, wiesz, już jakiś ołówek czy coś tam. O, Robercie! Czy mogę kogoś znać tylko? Tak tylko zapytam off-game'owo, czy moja postać tutaj kogoś kojarzy? Zna bardzo dużo ludzi. Możesz rzucić na co możesz rzucić? Majętność. Na majętność, ale to będzie trudny test na połowę. Albo? Myślę, że na majętność. Na majętność, na trudny, dobra. Jezu, trudny, nie ekstremalny. Z przesady. Nie weszło. Nie, ale czekaj. Jeszcze może spalić 6. No, 6, dokładnie 6. I myślę, że spalę sobie 6 szczęścia. Kojarzysz tego młodego mężczyznę, znaczy w życiu nie widziałeś go i spotkałeś go osobiście. Natomiast wydaje ci się, że w kilku jakichś pomniejszych londyńskich gazetach oraz czasopismach zdarzyło ci się czytać jakieś jego artykuły o tematyce archeologicznej i ezoterycznej właśnie. Nie zwracałeś jakiejś większej uwagi, ale wydaje ci się, że nazwisko Lowndes tam gdzieś pod nimi podpisane się przewijało, nie? Dobra. Więc on automatycznie wyciągnął kajet i tym swoim takim trochę nerwowym piskiem, musikiem: Robert, no to powiedz mi, co takiego ciekawego masz dla nas? Oj nie, to chyba są wieści dla wszystkich, tego co zrozumiałem. Tak. O, więc Robert tak siada ciężko na jednym z wolnych miejsc przy stoliku, sięga do stojącej na karafki, nalewa sobie czegoś mocniejszego, pociąga długi łyk.
Bierze głęboki oddech. Słuchajcie, moi drodzy. Dzisiaj dowiedzieliśmy się o śmierci naszego przewodniczącego Stanleya Herbera. I tutaj widzicie takie smutne kiwanie głowami. No, straszna sprawa. Ktoś tam powiedział. Widzicie, że tam gdzieś na jednej z sof siedzi dwóch takich młodych mężczyzn. No i taki tacy, no straszna rzecz, Widać takim angielskim, ale z takim twardym niemieckim akcentem. Potakują. Tak. I po prostu tak, ale stało do dzisiaj. Moi drodzy, tutaj towarzysze i przedstawię pan Ernest Myrtle, pan Finlay Jackson oraz pan Joshua Peabody Green poinformowali mnie, że nasz wspólny towarzysz tutaj, nasz kolega z bractwa, młody Edward, został dzisiaj rano zastrzelony na dworcu w Londynie i to jest straszna informacja. Tak, część widzicie, tak, takie szmer głosów i bym bardzo chciał, żebyście sobie rzucili na... Spostrzegawczość? Na spostrzegawczość albo na psychologię, zależy kto co ma większe. Alright. Normalne? Tak, normalny rzut. Powiem tak, ja tak w międzyczasie jak tamten sobie nalał z karafki, o, no to ja mam... Wiesz co, ja bym forsował. Normalny, jeżeli... tak? Normalny. Tak, tak. Ja bym forsował. Uje. I weszło. Psychologia. Dobra, forsowałem normalny na dwa sukcesy. W międzyczasie to ja bym tak, do tej karafki, co on tak używał, bym też tak podszedł, jakieś szklankę też ogarnął, nalał sobie tak pewnie więcej, jak powinno się nalewać do tak szklaneczki, żeby to tak było elegancko, tak pod sam czubek raczej. Erneście i Joshua... Kilku zatwardziałych Anglików spojrzało na to, jak Finlay nalewa te karafki i mają takie... Tak. Więc wy zauważacie, Erneście i Joshua, że siedzący w pewnym oddaleniu od was na takiej pomniejszej sofie, zapatrzony w płomienie palącego się kominka, mężczyzna o dosyć surowych rysach twarzy, tak siedzi tak z taką jakby ręką przytkniętą do brody i taki w zamyśleniu patrzy się na płomienie, tak jakby nie specjalnie słuchał tego, co Robert miał do powiedzenia, jakby w ogóle nie zareagował na wieść o śmierci Merita. Jakby ciągle coś, jakby nad czymś myślał intensywnie. A ty, Finlayu, zauważasz, że jeden ze stojących przy kominku mężczyzn popijających wino, typowy taki brytyjski gentleman, nienagarnie ubrany, średniego wzrostu, czarne włosy, z lekkimi pasemkami siwizny, który też ma dosyć takie ponure i ostre rysy twarzy, które nadają jego postaci taki dosyć groźny i niebezpieczny wygląd, że ów mężczyzna słucha tej opowieści Roberta Cooka i na jego twarzy... Znaczy widzisz tak, raz, widzisz jego nieobecne spojrzenie, tak jakby nie do końca był obecny tutaj duchem, a z drugiej strony na jego twarzy nie widzisz absolutnie żadnego zaskoczenia referowaną przez inspektora Scotland Yardu informacją. Tak jakby facet wiedział doskonale, że Edward Merritt nie żyje. Reszta wydaje się być zaskoczona tym faktem. Ktoś tam się odzywa. Drugi z tych mężczyzn, który rozmawiał z tym gościem o surowym wyrazie twarzy, takim groźnym, odwraca się od kominka i spogląda na Roberta, odkładając kieliszek wina na gzyms tego kominka. Jest to taki siwowłosy, bardzo bogato, taki bogaty frak, widać, że pierwszej jakości frak ubrany mężczyzna, odstawia to wino i tak spogląda na Roberta, wygląda naprawdę na taki typowy brytyjski arystokrata, nie? To widać od razu z pierwszego jakby wejrzenia. Spogląda na Roberta, co ty mówisz, Robercie, że nasz kochany Edward został zastrzelony tak podle po prostu na dworcu? Ale jak to? Przecież miał być w Egipcie, przecież wykonywał dla Stanleya jakieś prace badawcze i wrócił i nam nie powiedział? To bardzo dziwne, tajemnicze i niebywałe.
się dzieje coś niedobrego. Tak, odpowiedział nagle takim dosyć ostrym tonem ten mężczyzna, o którym ci mówiłem, że widzisz na jego twarzy brak zaskoczenia i takie niewidzące spojrzenie. Tak nagle ożył i tak... Tak, wydaje mi się, że to wszystko, moi drodzy. Wydaje mi się, że powinniśmy nie odkładać naszych żadnych planów i doprowadzić do końca rytuał, który ustaliliśmy, że przeprowadzimy, ponieważ wydaje mi się, że ktoś nas tutaj próbuje odwieść od tego i powstrzymać. Nie powinniśmy się dać, powinniśmy... I tak spojrzał się tak nagle na tego siedzącego w oddaleniu, w zamyśleniu mężczyznę. Wydaje mi się, że jutro jest doskonały dzień na to, żebyśmy przeprowadzili ten rytuał. Ktoś tam się znowu odzywa, ależ Jack, spokojnie. Panie Heinz, tutaj mamy w tej chwili ważniejsze sprawy na głowie niż rytuał. On nam nie ucieknie. Musimy tutaj co właściwie możemy zrobić, Robercie, w tej sprawie? Spokojnie, odezwał się w końcu ten zamyślony mężczyzna. Tak mówi z takim akcentem, tak naprawdę ciężko powiedzieć skąd. Nie jest to ani angielski, brytyjski, ani to nie jest niemiecki. Ma jakieś takie dziwne naleciałości. Lekko takie, jakby trąciły jakimś krajem romańskim. Ale nie wam to stwierdzać do końca, bo nie jesteście lingwistami, ale tak się odzywa i tak... Wydaje mi się, że powinniśmy powstrzymać nasze emocje i uspokoić nasze myśli. Stało się to, co się stało, to straszne. To wszystko jest bardzo niepokojące, ale nie panikujmy, nie oddawajmy się panice. Jesteśmy w końcu dorosłymi ludźmi, prawda? Tak spojrzał się, przetoczył się i widzisz, jak Jack, zapewne Jack Heinz, ten mężczyzna o surowym wyrazie twarzy, od razu tak, wiesz, potwierdza. Tak, tak, Tomasie, jestem z tego samego zdania. Widzisz, jak młody dziennikarz tak z ociąganiem i ci niemiecko brzmiący zapewne studenci z Niemiec tak... No, Tomas ma chyba rację. Tak, tak, wydaje mi się, że Tomas... Tak, panie Ross, powstrzymajmy emocje, może wypijmy coś na uspokojenie, przedyskutujmy temat. Siadajcie, proszę pani, skoro już tu jesteście... To siadajcie, proszę. W końcu ten zamyślony wstaje. Przepraszam. Thomas Ross. Tak, z takim dziwnym akcentem wyciąga do was rękę. Ma dosyć silny uścisk dłoni i nieodgadniony wyraz twarzy. Ale oczy, które świdrują was dosyć tak mocno spojrzeniem. To was tutaj sprowadza do... do siedziby naszego bractwa. Czyżbyście chcieli uczestniczyć w jutrzejszym rytuale? Zapewne, Robercie, pewnie wspominałeś tutaj takim spojrzeniem oznaczającym. Wiem, że jesteś paplą. Wiesz, taksuje Roberta. Ach tak, wspominałem o... W sumie nie spytałem się, więc... Jack, co myślisz? Jack tak... No, ja myślę, że tak. Musimy się... Zapraszamy jutro... Odbędzie się specjalne wydarzenie, rytuał, w którym skontaktujemy się z bytem, ponoć spoza materialnego planu naszej rzeczywistości. Jeżeli chcecie, jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszamy. Zapraszamy jutro o 20:00, oficjalne spotkanie, a później o 10:00 odbędzie się rytuał. Mamy specjalne inkantacje i wydaje nam się, że wszystko będzie dobrze. Wydaje się panu. No ja przyznam jego. Dobrze powiedziane. Jego nie poszukiwam, to jest inicjatywa co pana Roberta. W nic się nie chcieliśmy jeszcze angażować. No dziękujemy za zaproszenie. Tak, moja profesja pastora też raczej mnie tutaj dyskredytuje jako uczestnika tego typu spotkań i rytuałów. Niemniej panie bardzo chętnie się czegoś więcej dowiemy. Chcę z panem na osobności pomówić. Do kogo to mówisz? Panie Heinz. Heinz. On się chyba zresztą zapamiętał jako Heinz. Na osobności. Widzisz, że rzuca szybkie spojrzenie na Tomasa Rossa i tak chwilę się zastanawia. No, skoro państwo muszą, to proszę. Ja towarzyszę mojej babci się dobrze. Ja wrócę za chwilkę, wrócimy oboje.
Więc on tam wskazuje ręką na jakieś boczne drzwi i wyprowadza cię do salki, która wygląda na miejsce, w którym będzie się zapewne tutaj odbywał jutrzejszy rytuał, ponieważ jest to pomieszczenie z przesłoniętymi kotarami, są tu ustawione już jakieś świeczniki i ogólnie no raczej jesteś prawie pewien, że gdybyś odsłonił dywan zalegający na większej części tego pokoju, to pewnie pod dywanem nagle by się okazało, że jest wyrysowany pentagram albo jakieś inne magiczne znaki. Słyszysz, facet się do ciebie odwraca, no. Nie przedstawiłem się, Joshua Peabody Green. Były przyjaciel pana Stanleya, ale poza towarzystwa. Dobrze, w tym czasie rzućcie Finleyu i Erneście, rzućcie na spostrzegawczość. Oni zostali, pamiętaj, pamiętaj, że Rafiego wziąłem 1-1. Wiem, wiem. Ulala. Finley setka to peszek. Okej, dobra. No po prostu rozglądacie się, ty się przedstawiasz, Joshua, tak? Peabody Green. On tak, po chwili zastanowienia, mierząc cię wzrokiem, którym wydaje ci się, że masz takie wrażenie, jakby nie do końca się patrzył na ciebie. Niby się patrzy na ciebie, ale wydaje ci się, że jakby takim dziwnym wzrokiem. Wyciąga rękę. Jack Hines. Tak, rozpoznałem pana. Byłem na rozmowę, żeby wszystkich już nie poruszyć tego tematu, ale nie ukrywam, że strata przyjaciela trochę mnie ruszyła. Ci panie, dotarły mnie słuchy, że pan Stanley się nieszczególnie zgadzał na ten jutrzejszy rytuał. Mógłby mi pan o szczegółach tego opowiedzieć? To prawda. Ma pan rację. Nie zgadzaliśmy się w tej sprawie. Widzisz, jak on takiego głos tak się zmienił, to taki jakiś dziwnie taki sztywny, nie? Nie zgadzaliśmy się w tej sprawie. Mieliśmy odmienne zdanie. Ale ustaliliśmy na głosowaniu wewnątrz klubu, że jednak to ten rytuał się odbędzie i przyzwiemy Dziecię Gwiazd i dowiemy się, jak jest po drugiej stronie. A kiedy ostatnio próbował pan przekonać pana Stanleya do słuszności? Czy jeszcze rozmawialiście o ustaleniu, kiedy ten rytuał dokładnie będzie, bo z tego co wiem, 3 tygodnie dużo czasu. Mogliście jeszcze dyskutować na ten temat. Zresztą pewnie pan Stanley sam ingerował w dyskusję, to był jednak dość elokwentny człowiek. Rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat i ustaliliśmy, że jeżeli udowodni, iż inkantacje są nieprawidłowe, to odpuszczę ów rytuał i zrezygnujemy z niego, ale minęło 3 tygodnie i nie było żadnych ustaleń, więc rytuał się odbędzie z nim czy bez niego. Widzieliście się wczoraj? Taka chwila taka ciszy. Nie widziałem się z nim. Spędzałem czas z Tomasem. Dużo pana łączy z panem Tomasem, jak zauważyłem. Tak, to okazał się być, taka chwila ciszy, moim bratnią duszą. Rozumiem. Dobrze. Pan wybaczy, sprawa martwiąca dla mnie, ale dziękuję za tą krótką rozmowę. Wracajmy do towarzystwa, zanim się zaniepokoi. No dobrze. Więc wracacie z powrotem do pokoju i poprosiłbym was o kolejny rzut na percepcję, znaczy na spostrzegawczość. W sensie mię czy tych dwóch? Tym razem coś nie weszło. Komu nie weszło? Nie weszło. Normalny. O, widzę stówę. Było wcześniej. No. Żuraf, ja też czy nie? Bo nie wiem. Ty też, tak. Never mind. Mhm. Więc Erneście i Finleyu, widzicie, że umknęło to na początku waszej uwadze, ale gdzieś w momencie, kiedy Jack Hines wyszedł z Joshua do drugiego pomieszczenia, to Thomas Ross gdzieś niepostrzeżenie przemieścił się po salonie i znajdował się dosyć blisko drzwi do pomieszczenia. I gdy tylko Hines wszedł do środka, to zauważyliście, że obaj panowie wymienili się dosyć znaczącymi spojrzeniami między sobą, a potem Thomas Ross jakby odstąpił od swojego towarzysza i zajął się jakąś zapewne niezobowiązującą rozmową z jednym z
członków towarzystwa. Ja pewnie w międzyczasie, jak tak będę chodził od miejsca, gdzie można dostać alkohol, do miejsca, gdzie można dostać alkohol, będę napomykał, jak to no, nieczułe i nieodpowiedzialne z ich strony, by bawić się w jakieś magiczne mambo-dżambo, kiedy dwóch ich towarzyszy dzisiaj zginęło, dnia jutrzejszego, no i że wypadałoby się najpierw zająć tym, jak zginęli i czemu zginęli, skoro jeden zginął podczas prac nad opracowaniem tego rytuału, a drugi zginął wykonując pracę dla tego, co opracowywał ten rytuał. Więc tak, nie jestem detektywem, ale dla mnie to trochę podejrzane. Można się zainteresować tematem. Dobrze, to jeszcze raz co byś chciał zrobić? Tak, tylko puścić taką już niepewność w towarzystwo, także może jednak to trzeba to zbadać, może jednak tak nie zamiatajmy pod dywan. Może trzeba to przedyskutować, czy to coś by może z tym zrobić. No właśnie, inspektor... czy ten rytuał wymaga jakiejś konkretnej daty, czy jakiejś okoliczności pogodowo-księżycowych? Może warto to odłożyć do czasu, aż no, ta sprawa się rozwiąże. O, nic nam nie wiadomo na ten temat, powiedział pan Thomas Ross. Myślę, że to chyba nie ma żadnego znaczenia, natomiast jutro nadarza się doskonała okazja ku temu, skoro już to wcześniej ustaliliśmy, prawda? Prawda, Jack? On tak, ależ oczywiście, że tak ustaliliśmy i tak też się stanie, a... Robert Cook, no to w sumie jest w tym pewien pomysł, ale czy sugerujesz Finlayu, że zrobił to ktoś z nas? O, młody dziennikarz, sugeruję. Ja tu wietrzę jakąś sensację, proszę pani. No zastanówmy się nad tym, czy ktoś z wewnątrz towarzystwa mógł dokonać morderstwa? To będzie wspaniały temat na artykuł. Powstrzymaj swoje emocje, Lones. Myślę, że jutrzejszy rytuał będzie czymś ciekawszym niż jakieś insynuacje ze strony tak impertynenckich tutaj przybyszy jak ten pan Jackson. Mocne słowa, by kogoś atakować tylko ze względu na to, że niesie wieść bardzo szybko, nie zważając na to, w jakiej aktualnie znajduje się sytuacji. Bardzo to wyrozumiałe z pana strony. Widać, że dba pan o towarzyszy. Ach, po prostu wierzę w umiejętności przedstawicieli prawa i Scotland Yardu i myślę, że śledztwo tych instytucji będzie naprawdę czymś wspaniałym. I myślę, że tutaj szybko sprawcy tego zdarzenia, jeżeli faktycznie to nie było samobójstwo, zostaną odnalezieni i odpowiednio ukarani. Prawda, Jack? A Jack... Tak, Tomasie, to prawda. Przy Tomasie i Jacku jest jeszcze pan inspektor? Nie, on sobie siedzi. On sobie siedzi i ogólnie chyba siedzi ze szklaneczką czegoś mocniejszego i chyba po prostu próbuje się odszokować z tych wszystkich informacji, które go dotknęły. No ja tak, póki widzę, że Finlay zajęty, to tak... Wiesz, w takim trochę rozrywkowym stylu, tak to od small talku do small talku, nagle w pewnym momencie zagarniam naszego wielebnego Myrta jedną ręką, tak przechodząc obok pana inspektora. Pan też chodź ze mną. I tak tych dwóch teraz wyprowadzam sobie na korytarz, żeby przypadkiem nas nikt nie podsłuchał. Okej, okay, dobra. Wychodzicie na korytarz. Czy gdzieś w jakieś inne pomieszczenie, po prostu wiesz, na ubocza. Zamykacie za sobą drzwi, a Finlay proszę cię, żebyś rzucił na spostrzegawczość, ale z utrudnieniem, ponieważ jesteś zajęty. Proszę? Znaczy nie, trudny, tylko z utrudnieniem. Kość minus 7. Ale ci się udaje. Kiedy tylko cała trójka opuściła pomieszczenie, to ewidentnie zauważasz, że w dyskretny sposób, ale zarówno Jack Hines, jak i Thomas Ross starają się zbliżyć w kierunku drzwi, przez które wyszli twoi znajomi. Robią to, wiesz, tutaj coś tam zagada, jakieś słowo, tu niby sięga po kieliszek, tu niby, ale kroczek za kroczkiem obaj gdzieś tam przemieszczają się w kierunku tych drzwi i widzisz, że na twarzy Jacka Hinesa jest taki dziwny, jeszcze bardziej surowy i złowieszczy wyraz twarzy, jak był wcześniej, nie? Natomiast Thomas Ross
ewidentnie wygląda na zamyślonego i skupionego na czymś, nie? Ja prawdopodobnie w podobnym stylu będę chciał dojść do nich, tak żeby, nie wiem, nie na przykład... Nie myśleli, że to dziwne. Tak, o całkiem przez przypadek, jeszcze tak podejść i tak kieliszek wina tak świeżo cały wziąć, tak syru, potknąć się i wylać na Tomasa, bo tamten to taki, ale na Tomasa. Dobrze, no to zanim to zrobisz, to przeskoczmy na korytarz. Jasne. No i Robert Cook się tak na nas patrzy, no Joshua, ale o co chodzi, że tak opuszczamy nagle resztę towarzystwa? Zaraz wrócimy, nie przejmuj się, to chwilowe wyjście, ale po prostu... I zgarnąłem przy okazji naszego pana Myrta, bo co jak co, ale lepszej osoby do badania reakcji ludzkich, to ja nie znam. Natomiast powiedz mi, drogi Robercie, co to za Tomas, co to za Ańc, skąd oni się wzięli, bo zachowują się co najmniej abstrakcyjnie dla mnie, nie jak ludzie kompletnie. Powiedz mi ich historię, jeżeli możesz. Jack? Jack jest jednym z pierwszych członków towarzystwa, w sumie zakładał go razem z Sir Stanleyem, no. Jest tu dłużej ode mnie, natomiast Ross niewiele wiem o tym facecie. Twierdzi, że pochodzi z Niemiec, ale nikt nigdy nie potwierdził tej informacji. Nawet Otto i Heinrich twierdzą, że nie znają tego akcentu i nie wiedzą, z którego landu mógłby pochodzić. On mieszka, wynajmuje mieszkanie w centrum Londynu, jakieś pół godziny drogi stąd piechotą. Dołączył do naszego towarzystwa jakiś rok temu. Ma niebywałe obycie w sprawach okultystycznych. Stanley przyjął go w nasze szeregi, dlatego że po prostu zaimponował nam, szczególnie Stanleyowi zaimponował po prostu niebywałą wiedzą na tematy okultystyczne i ezoteryczne. Nie wydaje się, żeby kiedykolwiek... wydaje się, że on jest jakiś podejrzany. No, nigdy nie sprawiał żadnych problemów. Zawsze starał się pomagać, rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy, jakie mieliśmy, i nawet był mocno przydatny przy tłumaczeniu wielu tekstów, przy tłumaczeniu jakiejś zawiłości z tematyki, która nas interesuje. No, uważam, że Tomas jest jednym z naprawdę lepiej wykształconych członków tego całego towarzystwa, pomimo tego dziwnego akcentu, nie wiadomo skąd. Wiesz, o Tomasie niewiele jestem w stanie powiedzieć, bo tylko widzę, że Jack się z nim porozumiewawczo wymienia spojrzeniem cały czas, natomiast... To nie masz się o co martwić, tak Robert się poklepuje, odkąd tylko Tomas zjawił się w naszym klubie, to złapali się, jak to mówią w USA. Och, teraz też nie pamiętam, jak raz, a wiem, o które powiedzenie ci chodzi. Ale w każdym razie Jack się strasznie dziwnie zaczął zachowywać, kiedy go zabrałem na stronę. Jakby nagle stracił całą emocjonalność. Mówił tak monotonnie, tak sztywno, jakbym słuchał jakiegoś generatora mowy, które zaczynają być stosowane w kinach, ale jeszcze nie są zbyt... No tak się na ciebie o czym ty do niego rozmawiasz, nie? I tak... Dlatego pytam, a może Jack się jakoś zmienił, kiedy Tomas przybył do... Kiedy zaczęli się bardziej przyjaźnić. Tak, odkąd zaczęli się przyjaźnić, to Jack zrobił się jakiś taki bardziej stanowczy, odważniejszy. Wcześniej trzymał się raczej z boku, nigdy nie wysnuwał takich pomysłów, a już szczególnie tak nowatorskich i tak niecodziennych jak ten rytuał. No ale może po prostu stowarzystwo jakieś... Nie wykluczam, że oczywiście przyjaźń mogła go ośmielić bardziej, skoro teraz ma wspierającą osobę w gronie. Niemniej byłem mega ogromnym szoku, widząc w jaki sposób on próbuje ze mną rozmawiać, czy raczej jak mówi jakieś wyuczone treści, których chyba sam nie był do końca świadom. Właściwie, Ernestie, czy ty widziałeś w jaki sposób Tomas zareagował, kiedy go zabrałem od nas? Jak zareagował, kiedy zabrał... Aha, zwróciłem uwagę. Nie zwróciłeś uwagi. Zwróciłeś uwagę, jak wchodzili, że on był blisko tych drzwi, ale jak się tam znalazł, to nie masz pojęcia, nie? Nie zwróciłeś uwagi na to. Mm-hmm. Wcześniej, jak go obserwowałem, to go zwróciłem uwagę, że tak nie wyglądał na zaskoczonego wieścią o
śmierci Stanleya. Tak, no, o śmierci Stanleya to chyba tutaj wszyscy wiedzieli. Co? Nie Stanleya, tylko tego drugiego. Merita. Czy... Edwarda Merita. Merita, a tak, tak. A, tak, tak, tak. Że nie był zaskoczony, kiedy wspomniano o śmierci Edwarda. Tak. Niepokojące. Tak, tak jakby wiedział wcześniej. Faktem jest... No, oczywiście nie należy tu wyciągać daleko idących wniosków z tego, no pierwszy raz go spotykamy, ale... No, niby tutaj... tak, ale ja mam jakąś intuicję, która mówi mi, że wypada się temu przyjrzeć. Ale chcecie mi powiedzieć tutaj takim dramatyczną przerwą, tak Robert się tak nas popatrzył, chcecie mi panowie powiedzieć, że podejrzewacie kogoś z wnętrza naszego towarzystwa, że przyczynił się do śmierci zarówno Stanleya, jak i Edwarda, to bardzo poważne oskarżenia. Dlatego nie jest oficjalne, mości panie, dlatego wyszliśmy na korytarz, żeby o tym spokojnie porozmawiać i żeby pan miał baczenie, jako inspektor, na to, co się dzieje wokół pana. Okej, okay, dobra, a teraz przeskoczmy do Finleya Jacksona, który stara się przekradać i myślę, żebyś po prostu rzucił na ukrywanie się, tak? Wiesz, nie chodziło mi, żeby to przeważnie się ukrywać, ale może być. On po prostu chce to ograć, że niby przypadkiem wylał ten alkohol chyba na któregoś z nich. Tak, niby tu wiesz, tak się przesuwam, tutaj z tym tak, tu pokrywać kogoś po ramieniu, tutaj podjąć kolejne sobie coś do napicia, tutaj ten, tu biorę jakiś kieliszek wina, idę tutaj tym, tak, tutaj stuknąć się z tym kieliszkiem i tak idę i całkiem tak z laseczką, tak całkiem przez przypadek potknąć się o własną laskę. No właśnie tylko próbujesz właśnie tak zrobić, kiedy zatrzymujecie tych dwóch młodych niemieckich studentów. Guten Morgen, Monsieur! I oni tak, czy Guten Nacht, nie, Guten Tag, nie wiem, Guten Abend, nie, whatever. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, guten Abend, Monsieur Jackson. Nie Monsieur, tylko. Guten. A pan bardzo nietypowy, jak to się mówi u was w Londynie, outfit. Czy to taka jakaś nowa moda wśród angielskich gentlemanów? Ja. Co myślisz, Heinrich? A. Bardzo ciekawy strój. Tak wiesz, akurat zagrodzili ci drogę i próbują ci, wiesz, ewidentnie są zainteresowani twoją niecodzienną aparycją, nie? I tym, jak jesteś aktualnie ubrany. I ci szyki, że tak powiem, psują w tym momencie. A ty widzisz, jak Thomas razem z Jackiem Heinzem coraz bliżej są już tych drzwi. Niepostrzeżenie się tam przemieszczają. Zapewne ewidentnie masz wrażenie po to, żeby podsłuchiwać przynajmniej, co tam się dzieje za tymi drzwiami, nie? Ja teraz robię tak... Guten, tak, wiedzą panowie, sytuacja była dzisiaj innego, ale może się zdarzyć, że będzie to nowy krzyk mody, ale muszę panów przeprosić, niestety mein pipi potrzebuje, że tak powiem, odcedzić kartoflen, więc jeżeli panowie pozwolą, tak wrócimy do rozmowy za momencik. I tak kiwając tylko kieliszkiem, podpijając, tak już... Szybciej pośpieszyć się w stronę tamtych drzwi, tak jakby był przekonany, że tam jest toaleta. Zrzuć mi na gadaninę. Czy na, jeśli to jest blef, to... Akurat postać bez żadnych socjali. Pięć. Masz pięć gadaniny? Ile wypadło? Wow! Ile wypadło? Pięć. Pięć wypadło. Aha, czyli udało ci się, tak? Tak, więc oni tak... Ja temu zdjęcie zrobię. Rozumiemy, nie będziemy tutaj przeszkadzać, no tutaj potrzeby fizjologiczne, no to... Ale cudowny ten outfit, panie Jackson, my byśmy chcieli wypić z panem jakieś piwo w każdym razie i tak się klepie jeszcze po ramieniu, Oktoberfest w Bawarii, zapraszamy, dużo piwa, dobre piwo, niemieckie piwo. Na pewno przyjadę, skoro panowie tak ładnie zachwalacie. Dobrze, no to teraz jak chcesz się efektownie wywalić na Thomasa Rossa. Tak jest. Tak to... pewnie na wysokości może jakiegoś stolika, żeby wiesz, tak nim, że on się potknąć, to jeszcze na zwinne dłonie byś mi rzucił. Zręczne palce, dobrze. Zręczne palce, żeby zrobić się niezręcznym. Więc opisz mi, jak to wygląda w twoim wykonaniu, kiedy
I teraz ci powiem, jak to wygląda. Więc mniej więcej to już jest takie jest, że tam tutaj tym tak niby już troszkę drobnym kroczkiem, tak, że niby mnie naprawdę ciśnie. Idę do przodu, mniej więcej na wysokości jakiegoś może stolika, co tam stoi sobie przy tych komodach, także niby zahaczyłem o niego stopą i tak bym poleciał jak długi, nawet nie tak, o żelazkę też do przodu, tak niech leci i tak bym... Takie slow motion, tak kieliszkiem tak chlub przez przypadek, niekoniecznie żeby tak nawet w niego poszło, tak kieliszek, tak żeby wylać, upuścić kieliszek. I tak jakby nawet na nim wylądować, tak się oprzeć o niego, przy okazji go tak jeszcze, o tak przepraszam bardzo, może i tak sprawdzić jeszcze mu kieszenie, jeżeli by się dało. W pierwszym momencie, kiedy to się właśnie dzieje, słyszysz z jego ust takie jasno cholera i to takim zajebiście, nawet ty jesteś w stanie rozpoznać, ja nie umiem tego naśladować, ale takim zajebiście kurwa francuskim akcentem. Jasna cholera i to chyba nawet z takim, bym powiedział, że nawet chyba po takim... Tak, sacre bleu, które momentalnie urywa, jakby się zorientował, że coś mu się wypsnęło, nie? Mierzy cię takim wkurwionym spojrzeniem, a ty jeszcze rzuć do tego na spostrzegawczość z ułatwieniem, nie? Dzięki temu, że miałeś wysoki sukces przy tym. Właśnie panowie, jesteśmy skreśleni w tym towarzystwie. Dzięki, Fidley. Udało ci się? Udało, tak? Nawet dwa sukcesy. Kiedy tak on przerywa, znaczy on skupia na tobie swoją uwagę i swoją złość ewidentną, zauważasz kątem oka, że Jack Hines staje jak słup soli, wryty w miejscu i tak po prostu patrzy się przed siebie, nie? Murder, nie? To coś tam. Tak. Tracił kontakt z Wi-Fi. Panie Finlay, co pan robi? Co pan robi? Przepraszam pana bardzo. On tak zaczyna się wycierać. Niebywałe. Przychodzą tu jacyś obcy ludzie do naszego towarzystwa i zakłócają tutaj spokój i przebieg tak fantastycznego spotkania. Zepsuli państwo całą atmosferę. Cały czas widzisz kątem oka, że Jack Hines w ogóle nie odzywa się ani słowem i stoi taki skamieniały, a wy za drzwiami słyszycie nagle podniesione głosy, nie? I tam jakieś ten, i coś tam tylko, że Jackson i coś chyba, Finlay coś chyba nawywijał za drzwiami, nie? On tak, Robert Cook tak się, o, coś tam się dzieje, musimy chyba wrócić coś, musimy sprawdzić co tam się dzieje i już zaczyna iść tam do drzwi otwierać, nie? Z powrotem. Idziemy, myślę wszyscy. Ja tak w momencie, kiedy on zaczyna do mnie, ja tak widzę, że tamten totalnie nie reaguje, tak wiesz, stoi jak wyłączony jakiś, nie wiem, robocik, to bym tak, przepraszam, mam nadzieję, że nic panu nie jest, panu też, jak mu było? Panie Hines, panu też nic nie jest, prawda? Jest wszystko panem dobrze, nie wybrudzony jest pan. On tak, widzisz, tak przez chwilę tak facet tak stoi, tak wiesz, z taką miną nic i takie niewidzące spojrzenie tak po... W pewnej chwili takiego wzrok tak ci się patrzy i tak nie, nic mi nie jest. Wspaniale, nie chciałbym, żeby nieszczęśliwy wypadek miał dwóch poszkodowanych. Także przepraszam pana bardzo, ale niestety potrzeba fizjologiczna, jak i ilość alkoholu i dosyć skomplikowany labirynt mebli w tym pomieszczeniu, musicie panowie nad tym popracować, no spowodował ten nieszczęśliwy wypadek. Mam nadzieję, że nie ma pan mi tego za złe i będziemy jeszcze mogli porozmawiać kiedyś, może w przyszłości. Tak, z pewnością jeszcze porozmawiamy. Tak, uśmiech taki od ucha do ucha w stronę tego Tomasa. On się mierzy takim, wiesz, jego wyraz twarzy nic nie wyraża, ale w oczach widzisz takie, wiesz, ogniki wkurwienia, nie? Tak mierzy cię wzrokiem i... Czujesz, że gdyby mógł tylko rozpętać piekło, to właśnie smażyłbyś się w kotle pełnym gorącej smoły, nie? Więc... Może jutro. No i dlatego taki uśmiech od ucha do ucha. A wy wchodzicie właśnie i widzicie jak scenkę, jak ten Thomas Ross właśnie tak wstrzepuje z ubrania resztki jakiś, ma mokry smoking, a w tym, między nimi obok stoi Jack Hines, a między nimi stoi wasz towarzysz i jakby wymienia jakieś ostatnie zdania ze stojącym Jackiem Hinesem, nie? Co tu się stało? On tak, Thomas Ross spojrzał się na Roberta Hooka i tak
Wydaje mi się, Robercie, że powinniśmy zakończyć dzisiejsze spotkanie, bo co za dużo, to niezdrowo. Powinniśmy się udać na spoczynek i wrócić tutaj jutro ze świeżymi głowami. Słyszycie tylko podfakujący głos Jacka Heinza. Tak, zgadzam się z Tomasem. On dobrze mówi. Musimy odpocząć i zebrać siły. A tak, w momencie, kiedy on mówi takim mechanicznym głosem, to ja tak delikatnie tykam Ernesta, żeby się na tym skupił. No, dobrze, oczywiście, no, ze świeżymi głowami, jak tak na panów patrzę, to chyba też ze świeżymi ubraniami. Także, no cóż. Dobrze, te świeże chyba głowy brzmią trochę złowieszczo, ale no dobra. Chyba lepiej życzyć dobrej nocy i faktycznie ewakuować się. To ma ochotę się napić czegoś jeszcze poza tym towarzystwem, to czemu nie? After party? No, żeby dzisiaj skończmy tą imprezę. Dobranoc, panowie, i ten Jack Hines. Dobranoc, panowie. I tak wiesz. Wychodzą we dwóch, nie? I dobranoc, Robert. Ten Robert, dobranoc. To był ciężki dzień i przed nami kolejne dni. Z jednej strony smutne, bo brakuje Edwarda i Stanleya. Przyjdziecie jutro państwo na ten rytuał? Kto mówi? Tamten Tomas, czy ten... Robert. Wie pan, ja bym bardzo sugerował, żeby się z nim wstrzymać i poczekać może na rozwiązanie tej sprawy. Sprawy kryminalnej. To nie mnie o tym decydować. Tak, tutaj tak. Większością głosów zostało postanowione, że odbywamy ten rytuał, więc... Ale to wczoraj nie wiedzieliśmy, że zacznie się tutaj coś niedobrego dziać w towarzystwie. Czy nie warto choćby przeprowadzić drugiego głosowania? Niekoniecznie słuchając opinii tylko dwóch jednostek wiecznie sobie przytakujących? No ale są to... poważani członkowie klubu. Musimy liczyć się z ich zdaniem. Oczywiście każdy ma swój rozum, ale no, większość z nas zgodziła się, że zrobimy ten rytuał. Ja nie mogę im zabronić ani w jakikolwiek sposób przeszkadzać w tym. Mogę co najwyżej nie uczestniczyć, ale z drugiej strony no, chciałbym zobaczyć to dziecię gwiazd, o którym wspominali. Panie Robercie, to czy my się pojawimy jest kwestią otwartą. Nie chcemy podejmować tej decyzji teraz. Jesteśmy tutaj nowi. Rzeczy dziwne się dzieją. W ogóle przybyliśmy tutaj w otoczeniu, jakby nie patrzeć, smutnej sprawy straty pana Stanleya. Więc nie chcę niczego obiecywać, natomiast weźcie pod rozwagę jutro, jeżeli będziecie odprawiać ten rytuał, czy na pewno warto ryzykować. Ja widzę po panu, że pan jest po prostu lojalny wobec towarzystwa i cenię sobie wszystkich lojalnych ludzi wobec swoich przyjaciół, ale gdzie lojalność, a gdzie inteligencja muszą się jednak czasami wybalansować. Dobrze mówi. Tak, to jest ciekawe tak posłuchać takich mądrych i wzniosłych słów z ust tak młodego dżentelmena. No, to powiedziałem, co powiedziałem, idę na piwo. No dobrze, no więc macie jutro kilka godzin czasu, zanim spotkamy się tutaj o 20, jeżeli chcecie tutaj przybyć. Zawsze, jeżeli znajdziecie jakiekolwiek informacje, które miałyby pomóc zmienić zdanie większej części członków towarzystwa na temat tego rytuału, to jeżeli takie cośkolwiek odkryjecie, cokolwiek się dowiecie, bardzo chętnie na pewno będę was wspierał we wszystkim, co zrobicie. Dziękuję za dzisiejsze przybycie razem ze mną i za informacje, jakich od was usłyszałem. To szokujące, ale lepiej znać gorzką prawdę, niż łudzić się jakimiś miałkimi złudzeniami. A pan rację. No nic, to możliwe, że do jutra. Dobrej nocy. Tak, wiemy, gdzie pana szukać, jak rozumiem. Poprzez Scotland Yard możemy się z panem kontaktować w razie problemów. Tak. Weszliśmy we trójkę? Jeszcze raz. Pytam, czy weszliśmy we trójkę, czy jakoś roześliśmy się, bo w sumie nie wiem, jak postaci. Nie, myślę, że we trójkę, bo ja na pewno będę chciał, wiesz, no, wymienić się informacjami, żeby tak nawet, choćby na jakiegoś drinka, piwo i zbierzmy informacje. Bardzo popieram. A w ogóle potrzebuję zapytać, Finlay,
Jesteś pijany, czy to było celowo? Wiecie, wydawało mi się, że coś podejrzanego robią, więc... Chciałem odciągnąć jakoś ich uwagę. Bardzo dobrze zrobiłeś. Popieram. A ty, Erneście, co myślisz po tym, co ja ci mówiłem o Jacku i w sumie tak później Jack sam się zaczął zachowywać jak jakaś, nie wiem, maszyneria. Tak, to prawda. Przez cały czas pan Jack Hines i jego przyjaciel zachowują się w sposób najbardziej podejrzany, a szczególnie cała aparycja i gesty i sposób mówienia pana Jacka brzmią bardzo nieprzyjemnie, po prostu. Oczywiście to nie są rzeczy, na podstawie których można kogoś oskarżać, ale samo to, jaki sposób reagowali, to jak bardzo tutaj zmierzają do tego, żeby ten rytuał przeprowadzić, to wszystko się trochę układa jakąś... No, można by rzec, że jeden umysł steruje dwoma ciałami. Są takie odczucie. Jakkolwiek jest to nielogiczne i niemożliwe do realizacji na tym świecie, tak to dokładnie wygląda. Jest to dla mnie wręcz przerażające. A jednak sam lubię twierdzić, że jeden umysł to powinien siedzieć w jednym ciele. Tak. Zdecydowanie. Tak, jest to sytuacja optymalna. Natomiast zapytałem tego Jacka wprost, czy widział się ostatnio ze Stanleyem i mówił, że nie. Ostatni raz to widzieli się tylko i wyłącznie w towarzystwie. Więc... A wczoraj to w ogóle ponoć spędzał czas z Tomasem. No chyba, że Tomas i Jack sami nawiedzili Stanleya, ale nie chcę rzucać aż tak podejrzeń. Mierne alibi to jest, jeżeli ktoś cały dzień przebywa z kimś, kim zgadza się w każdej możliwej kwestii. I praktycznie są jedną osobą, można by tak powiedzieć. Rzeczy samej. Tak, zastanówmy się w takim razie, co jutro z rana możemy, jakie kroki przedsięwziąć. Pamiętajcie cały czas, że jesteście w posiadaniu listu oraz kustura, na którego temat w ogóle zielonego pojęcia nie macie, co to jest. No i kopii Necronomiconu jeszcze oczywiście. Na pewno... Ej, ale ten rytuał ma być na podstawie tego Necronomiconu, albo tego... Dzikiego tłumaczenia. Może to była kopia tylko. To była kopia i jakieś tłumaczenia, w którym Stanley mówił, że jest lewe. Że podejrzewał, że może być niedokładne i przeinaczone, nie? Tak. Przez co może być niebezpieczne, nie? Jak ktoś chciał wiedzieć tak bardziej otoczeniowo, to po prostu nos pana Greena to tak zaprowadził pomiędzy bary i sam wybrał ten jeden bar, więc my już jesteśmy przy stoliku. I ten, ja też napomknę w międzyczasie, że no, jak dla mnie to ten Tomas to wcale nie jest Niemcem, a raczej Francuzem. Jakie to ma znaczenie? No, na pewno takie, że stara się uchodzić za kogoś, kim nie jest, więc to już tutaj jest to jakaś rysa kolejna na jego postaci. No, z całym szacunkiem, ale o ile ten Otto i ten drugi mówili faktycznie z akcentem niemieckim i jestem w stanie uwierzyć, że oni są z Niemiec, jak podsłuchałem chwilę pana Tomasa, to on i jego akcent to się z Niemcami nawet za bardzo nie widzieli. A mam przyjaciela, który jest ponoć też pochodzenia niemieckiego albo austriackiego, nie mam pewności, nigdy nie rozpraszam tych krajów, i jakoś po prostu nie leży mi. Słyszę jego i słyszę pana Tomasa i to nie jest ten sam kraj. Oni z tej samej rodziny językowej nie pochodzą. Ale lingwistą nie jestem, ale jestem tego pewien. No cóż. Pytanie tylko, czy może pan by miał jakiegoś francuskiego nemesis, który przybył pod ukrytą tożsamością? Mówiąc szczerze, zaczynam się zastanawiać, czy w domu Stanleya nie było jakiegoś notatnika, pamiętnika, dziennika, cokolwiek, ale chyba szukaliśmy czegoś takiego, co nie? A tak. No a teraz ciężko będzie wejść tam, jeżeli Scotland Yard. Nie no, Scotland Yard zabezpieczył już rezydencję i tam wiadomo, okleił ją, nie wiem, czy to już mieli taśmy, ale na pewno już oznaczył jako miejsce zbrodni i tak dalej. Murem z tasiemkami. No więc tak, mamy list i mamy kostur, generalnie do których się nie przyznaliśmy ani policjantom, ani panu Robertowi, na jedno wychodzi. Nie, ale w sumie panu Robertowi moglibyśmy się przyznać. Ja czuję, że on może
może jakąś odwagą nie grzeszy, ale nie wydaje mi się, żeby był aż tak inteligentny, żeby zdradzić towarzystwo. Tak, ale też się zastanawiam nad tym, że no, jako policjant, czy nie wyciągnie wobec nas jakiejś konsekwencji w związku z zatajaniem informacji dotyczących tego, co posiadamy i tak dalej. Myślę, że jeżeli faktycznie miałoby coś być nie tak i na przykład miałoby zginąć podczas jakiegoś rytuału, to może będzie na tyle wdzięczny, że nam sam ludzie porozą do głowy, że jakieś wszystkie fizio-mizio magiczne za bardzo nie wyglądają na zeznaniach policyjnych, więc nie było po co o tym mówić. No, trzymaliśmy się faktów. No, może pomijając te fakty, że mamy te przedmioty, ich znaczenie to już było mniej ważne. Może macie rację, tak. Tak. No właśnie, bo cały czas się zastanawiam właśnie nad tym, gdzie, w którym kierunku tutaj podążyć, żeby trochę więcej się dowiedzieć na temat znaczenia tego kostura, czy no myślę, że no najlepszym tutaj celem byłoby właśnie towarzystwo ezoteryczne, więc jeżeli zakładamy, że zaufamy panu Robertowi, to może tutaj z nim porozmawiać. No, albo spróbować zrobić jakiś nalot na mieszkanie pana Tomasa, ale prawdę mówiąc, jako pastor sam sobie się dziwię, słysząc takie słowa z moich własnych ust. Ale mniej więcej chyba usłyszeliśmy, gdzie mieszka pan Tomas. Panie marszałku, choćbym chciał, obserwować. To usłyszeliśmy rejon. Rejon jest tu wokół nas, to jest to centrum, do którego zresztą sami podreptaliśmy. I on mieszka gdzieś w tych kamienicach. Więc możemy szukać od domu do domu, ale to będzie żmudne. Możemy poprosić pana Roberta, żeby to dokładnie ustalił, ale może nie chcieć, bo widziałem po nim, że jest dość oporny w rzucaniu złych głosów na członków towarzystwa. No i możemy śledzić pana Tomasa, ale jest to ryzykowne. Nie ukrywam, że jestem bardzo ciekaw, co byśmy znaleźli w domu pana Tomasa, szczególnie jeżeli pan Jack stał się jego... Ewentualnie zawsze możecie też dom Jacka próbować znaleźć, nie? No co do niego nie wiemy w ogóle, gdzie jest. Zawsze możecie się zapytać kogoś, nie? Pytając się w książce telefonicznej. Myślę, że można z rana spróbować coś z tym kosturem. Faktycznie, to są jeszcze te czasy, kiedy w książce telefonicznej oficjalnie wydawany był adres. Zapomniałem o tym. O ile istniała książka telefoniczna i miał telefon w domu. Tak? Właśnie, bo mamy 1890. Tak, ale to więc są dżentelmeni. To są dżentelmeni, którzy są bogaci. A ja już ci googluję, kiedy powstała książka telefoniczna. Powstanie książki telefonicznej. Pierwszą książkę telefoniczną opublikowała kompania telefoniczna w okręgu New Haven, Stanów Zjednoczonych w 1878 roku. O. Okej. Okay. A książki w UK. W Wielkiej Brytanii kiedy się pojawiły. Oj, takie nowinki to się szybko rozchodzą, już jest. Jesteśmy 20 lat później prawie. Nie, myślę, że powinna już być 20. No, może. Ale myślę, że... Miał to spis 50 nazwisk bez numerów telefonów, które wtedy jeszcze nie istniały. Do osoby na liście dzwoniło się poprzez podniesienie słuchawki telefonu i poproszenie operatora o połączenie z wybraną osobą znajdującą się w spisie. Ha! Myślę, że tak może tutaj działać. No. Ej, ale to może w ten sposób ktoś wykrył, gdzie cię szukać. Nie, no właśnie, nie było adresów, było tylko połączenia i nawet, ojejku, jakie to było anonimowe, co za anonimowość, jakie to piękne. Jak widzicie, Zeb Ktulu bawi i uczy, tak? Tak, no dobra. Też myślę, że warto by jutro wpaść do Instytutu dla nie do końca zdrowych psychicznie. Ale to myślisz, że w ciągu kilku godzin dali radę postawić na nogi? Może nie, ale tak żeby się dowiedzieć, w jakim, czy cokolwiek postępuje, czy może jakaś obserwacja ta całonocna dała jakieś rezultaty, jakieś przynajmniej takie robocze, jeśli nie konkretne, no, w zależności od tego, jak inne nasze plany się potoczą. Pierwsza brytyjska książka telefoniczna została opublikowana 15 stycznia 1880 roku. Który mamy? 90. 10 lat później. To jest głupi pomysł.
Tylko, że co? To wtedy by trzeba dzwonić do kogoś i zapytać, przepraszam, gdzie pan mieszka? Właśnie zastanawiam się, nie, bo... Trzeba było z jakiegoś miejsca, gdzie jest telefon, zadzwonić, nie? Albo powiedzieć, o, kurier, mam przesyłkę. Na przykład z hotelu. Ale... Nie, bo tak się zastanawiam, że jeżeli coś by się miało dziać z tym lokajem, to pierwsze, kto do niego doskoczy, będzie Scotland Yard. No, jeżeli zainteresowany sprawą będzie pan Cook, który jest w Scotland Yardzie, to może mieć informację, czy coś wyciągnęli, czy nie wyciągnęli, więc my sami tak czy siak, więcej pewnie wyciągniemy od spotkania z panem Cookiem, jak spotkania, znaczy wyprawy do psychiatryka. Ja tylko dopowiem, że z tego co czytam, to w tej książce opublikowanej w 1880 w Wielkiej Brytanii było prawie że 250 nazwisk i adresów. Więc jest opcja, że faktycznie znajdziemy adres albo jednego, albo drugiego. Czyli 10 lat później już można przypuszczać, że było tych adresów co najmniej kilkaset albo już powyżej 1000, tak? No myślę, że przynajmniej 500. W samym Londynie. W Londynie najwięcej pewnie. To była książka tylko Londyńczyków, tego co doczytałam. No to jak najbardziej. No to mamy trop. I teraz książka telefoniczna znajduje się na przykład w hotelu, może się znajdować. Na poczcie. Może się znajdować, tak. No, w hotelu, na poczcie, tak w miejscach. Dlatego wrócimy i przeszukamy książkę telefoniczną pewnie. Mhm. Są takie jegomości jak jeden i drugi. Ale ja mam jeszcze alkohol. Ty też masz jeszcze alkohol. No i w sumie już jest też późna pora. Być może możemy też to być może zrobić jutro rano. Już dzisiaj jesteśmy w tylu wrażeniach, w tylu rozmowach. Można już. Czas na spoczynek, a zrelaksować. Jutro ze świeżymi głowami, jak to dzisiaj zostało ujęte, możemy sami też przystąpić do kolejnych kroków i działania. Czyli rozumiem, że po upojeniu alkoholowym do późnej nocy wracacie do hotelu i idziecie spać. Czy zamawiacie budzenie na jakąś konkretną godzinę, czy śpicie, dopóki się nie wyśpicie? Ja myślę, że tak w miarę wcześniej pasuje wstać. Ewentualnie ja mogę wstać wcześniej, żeby przylecieć przez tą książkę telefoniczną. Na takiej zasadzie. Mhm. Obudzenie na godzinę 8 rano, to i tak będzie lepiej niż dnia poprzedniego, bo poprzednio wysiedliśmy z pociągu o godzinie 8 rano, więc budzenie na godzinę 8 rano brzmi jak wspaniała opcja. Okej, okay, dobrze. Budzenie z doniesieniem książki telefonicznej. Zostajesz, znaczy jeśli chodzi o książkę telefoniczną, no to dostajesz ją rano o 8. Ale może już właśnie byśmy już ten kolejny dzień na kolejnej sesji. No to zaraz skończymy, tylko jeszcze może tam ten kawałek jeszcze pociągniemy, nie? Więc dostajesz Finlay tą książkę telefoniczną i rozumiem, że szukasz, ale jakiego nazwiska? Obu dokładne adresy i... Znaczy adresów tam nie ma, a ewentualnie w ogóle to jest może sprawdzić, czy widnieją ich nazwiska, nie? No, co tylko jestem w stanie wyciągnąć, nie? Tego Jacka i... Więc rzuć Thomasa. Mi na szczęście. No, Thomas pewnie. Ross i Jack Hines. Oni byli. Wiesz co, jeżeli chodzi o Thomasa Rossa, nie znajdujesz żadnego Thomasa Rossa. Znajdujesz innych Rossów, jakiś John Ross, Christopher Ross, jakiś tam Jonathan Ross, nie? Czy jakaś tam Lady Cornelia Ross i tak dalej, natomiast nie znajdujesz Thomasa Rossa w żadnym wykazie telefonów. A jeżeli o Hinesów, to znajdujesz trzech jegomości o imieniu Jack Hines, widniejących w książce. To na pewno te adresy spiszę i które mniej więcej gdzie się znajdują, gdzie są prawdopodobieństwa i tak dalej, nie? To bym też... No jeżeli wiesz, jest totalnie gdzieś wywalony, albo... Nie, jedyny nie, Jack Hines, który mieszka w Londynie w miarę gdzieś tam w centrum, no to jest tylko jeden. Pozostali gdzieś tam, jeden całkiem poza Londynem, a drugi gdzieś tam na obrzeżach, nie? Mhm, jasne. No to na pewno ten jako pierwszy do sprawdzenia, a ewentualnie tamte też zapiszę. Co tam jeszcze miałem? Przeleciałbym wzrokiem pewnie, jak już tak sprawdzam. Skoro nie ma tego Thomasa, to może, nie wiem, jakieś francuskie
postaci są wpisane w książkę. Nie wiem, jakiekolwiek francuskie, nie wiem, Jakoby, Jacqueline czy inne Żaki. O, to tego w wykazie telefonów? A czy są po prostu, wiesz, coś francusko brzmiące, ale jak nie, no to pomyślałem, że taki to, wiesz, ślepy strzał, nie, jak brzmiałem książkę. Nie, raczej same takie nazwiska, mniej lub bardziej brytyjskie, ale żadnego francuskiego nie odnajdujesz. I co czeka ślimakami. Tak. Nie znajduję. Oślizgłym ślimaczym śluzem nie ma. Tak. No to moje poszukiwania są zakończone. Zanim przejdziemy dalej, rozumiem, że chcecie dzisiaj już zakończyć tą sesję, tak? Myślę, no, że może, tak. Skoro Kasia tam przysypia. Tak, trzeba będzie pomyśleć, co trzeba robić, a Kasia i tak przysypia. Jak starszy człowiek. No. Jaki pocisk. No, słuchaj, grasz starszym człowiekiem, Ernesta. Mam pocisnąć. Na Ernesta przystało. Tak. No dobrze. W takim razie dziękuję wam, moi drodzy gracze, za udział dzisiaj. Mam nadzieję, że było całkiem fajnie. Widzą na czacie też. Dziękuję za udział. Zapraszam na kolejną sesję, która mam nadzieję, że nie odbędzie się za miesiąc, ale jest wysoce prawdopodobne, że też tak może tak być, ale może nie będzie za miesiąc, bo mnie teraz nie będzie, sorry, ale za dużo rzeczy na głowie. Aha. Więc no cóż. No. Gdzieś tam. Skandale. Będziecie mieli czas, żeby się zastanowić, co chcecie robić z tego kolejnego dnia, szczególnie, że nie macie pełnego dnia, jeżeli chcecie być na rytuale i doświadczyć tego, co tam się będzie działo. Więc macie tylko kilka godzin w ciągu tego dnia, żeby załatwić i dowiedzieć się czegoś więcej na temat tajemniczej śmierci Sir Stanleya Herbera i jego asystenta Edwarda Merita. I co ma, i czy cokolwiek ma w tym temacie wspólnego tajemniczy Thomas Ross oraz jego przydupas Jack Hines. Dobrze. Dobrej nocy życzę, dziękuję serdecznie, pozdrawiam, zapraszam na inne swoje sesje. Za tydzień w niedzielę gramy w Rogue Trader Warhammera 40 000. Będziemy kontynuować przygodę w mrocznych rejonach bezmiaru Koronus. A dzisiaj życzę wam dobrej nocy w objęciach jakiegoś boga snu w krainach, może jakiś mackowatych. Tak, w objęciach Sandmana, którego premiera na Netflixie gdzieś tam chyba ma być we wrześniu. Już właśnie nastąpiła, już tak. Aha, więc Sandman Neila Gaimana, fajny komiks, ekranizacja. Na Netflixie ponoć dobrze wyszło, więc zapraszam do oglądania. Z wami się żegnam i pozdrawiam, papateczki. Na razie. Hej, hej. No to papateczki. Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie, wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.